Dobry wieczór Państwu. Temat jest prowokacyjny, już wzbudził pewne kontrowersje w internecie. Mianowicie patriarchalizm a prawa kobiet, mimo że z samego tematu jeszcze wiele nie wynika, no bo jest pytanie po prostu, jak się ma ten patriarchalizm do praw kobiet. Zresztą nam też ktoś poudostępniał to wydarzenie i w ogóle trochę też poprzekręcał, bo napisał, że będę mówił o patriarchacie, ale to jest coś, co oznacza zupełnie coś innego. To znaczy, ja rozumiem tak, że patriarchat jako taki to jest pewien ustrój społeczny, który też jest jakoś sankcjonowany prawnie. Natomiast patriarchalizm rozumiem tutaj bardziej miękko, jako pewien układ stosunków społecznych, w których mężczyźni pełnią rolę dominującą, ale też właściwie we właściwym rozumieniu, bo można rozumieć na różne sposoby, prawda? Rodzaje dominacji są bardzo różne. Jest dominacja intelektualna, jest dominacja siły na przykład i one niekoniecznie muszą iść w parze. To znaczy, można to rozumieć na wiele różnych sposobów, ale zanim przejdę do konkretnie do tego tematu, o którym chcę mówić, to najpierw taki rys nakreślający w ogóle pewną myśl, która leży też za tym, dlaczego zdecydowałem się na taki temat. I tu odwołam się do Jordana Petersona, który mówił o tym, jaką moc ma prawda. Nawet w tym najprostszym rozumieniu, czyli jako szczerość. Szczerość zaczynając od szczerości względem samego siebie, poprzez szczerość względem innych ludzi. Żeby to było możliwe, żebyśmy mogli być szczerzy, no to musimy siebie słuchać nawzajem, czyli potrzebna jest wolność słowa. Na czym polega problem? Że będąc szczerymi względem samych siebie i względem innych, czyli innymi słowy, kiedy zaczynamy mówić to, co myślimy, no to wystawiamy się na ostrzał, tak to nazwijmy. Bo nikt z nas nie jest wszystko wiedzący. Nie każdy z nas jest geniuszem. Na pewno powiemy jakąś głupotę. Na pewno powiemy coś, z kim ktoś się nie zgodzi. Możemy powiedzieć coś, co ktoś może uznać za wrogie, niedobre i prowadzące do nie wiadomo czego. Więc mówienie prawdy, bycie szczerym, niesie za sobą jakieś konsekwencje i mogą to być trudne i ciężkie konsekwencje. Jakiś ostracyzm, prawda? Jakieś gdzieś wykluczenie właśnie przez kogoś. A i nawet większe. Przecież zdarzały się przypadki w historii, kiedy ludzi po prostu eliminowano za to, że za dużo mówili. Ale według Petersona mamy tutaj tylko jakby dwie opcje. Pierwsza to są konsekwencje bycia szczerym i mówienia prawdy, a druga to są konsekwencje niebycia szczerym, czyli nie mówienia tej prawdy. I mówi, że gorsze konsekwencje to są właśnie te drugie, czyli kiedy prawdy nie mówimy, bo nigdy tak naprawdę nie pokazujemy, kim jesteśmy, co myślimy. Nie poddajemy tego pod ocenę też innych, pod jakąś dyskusję, nie możemy się rozwijać, więc cokolwiek byśmy nie myśleli, jakby to nie było głupie, warto jest o tym rozmawiać, dlatego że wtedy możemy stać się mądrzejsi i być może jesteśmy głupi i wtedy sobie to uświadomimy. A być może powiemy coś mądrego, co ktoś podchwyci, rozwinie i jakieś dobro z tego przyjdzie. Dlatego Peterson mówi, że to, co nam pozostaje, to wybór rodzaju trucizny, czyli konsekwencje mówienia prawdy albo konsekwencje jej niemówienia. I według Petersona, według mnie także, gorsze są te konsekwencje nie bycia szczerym, nie mówienia prawdy, dlatego że niszczymy w ten sposób naszą tożsamość, to kim jesteśmy. Na koniec pytam. Jeśli chodzi o samą filozofię, bo jest tu też ileś osób, które są pierwszy raz na naszych spotkaniach, to ja rozumiem filozofię w sposób bardzo klasyczny. Często mówi się, że jest to umiłowanie mądrości od filozofia. Z tym, że mamy tu bardzo konkretny rodzaj tej miłości, a mianowicie przyjaźń. Mówimy więc o przyjaźni z prawdą. Filozofia jako zaprzyjaźnienie się z prawdą. I dlatego wydaje mi się, że jakby takim gruntem dla filozofii jest właśnie przyjaźń i ona też rozciąga się na relacje z innymi ludźmi. Bo jeżeli każdy z nas w jakiś sposób poszukuje prawdy, to nieważne, że różnimy się w poglądach. Prawda? Na przykład taki Damian, powiedzmy, ma na wiele spraw bardzo różne ode mnie poglądy. Ale widzę, że podchodzi uczciwie do sprawy. Jesteśmy w stanie porozmawiać, poużywać argumentów. Możemy się rozmijać w wielu kwestiach. Trzymamy się swojego zdania, kiedy uważamy, że
nie podano jakichś przekonujących argumentów, ale to wcale, to, że się różnimy w przekonaniach, wcale nie sprawia, że nie możemy się przyjaźnić, że nie możemy iść razem na piwo, pogadać, żyć po prostu w pokoju. I to jest słowo klucz. I stąd tutaj znalazło się to słowo logos, dlatego że nasza kultura jest oparta na wcielonym logosie, czy tego ktoś chce, czy nie. To jest fundament naszej kultury i tym, co wypływa z tego faktu, jest fundamentalne znaczenie dialogosu, czyli komunikacji, czyli właśnie tego wspólnego dochodzenia do prawdy. Wartość słowa leży u podstaw naszej kultury. My jednak często dzielimy się na różne grupy, powiedzmy, etykietujemy się nawzajem i nie patrzymy na człowieka w sposób indywidualny, tylko okopujemy się w jakiejś, powiedzmy, w jakiejś tożsamości grupowej. Mimo że, jeżeli przyjrzeć się bliżej każdemu z nas z osobna, no to na pewno nie jest tak, że należąc do jakiejś grupy, niech to będą feministki, niech to będzie, nie wiem, kościół katolicki, niech to będzie cokolwiek innego, to nie jest tak, że wszyscy są stuprocentowo jednomyślni. Tylko każdy z nas różni się w przekonaniach na pewne sprawy. To jest coś oczywistego. I to też nie jest tak, że jakaś grupa to są ci źli, czy jakaś partia, a my to jesteśmy ci dobrzy, prawda? Czy to będzie partia, jakaś powiedzmy instytucja, jakaś grupa zainteresowań i tak dalej, i tak dalej. Nie tutaj przebiega granica między dobrem i złem. I fajnie ukazuje to Aleksander Sołżenicyn, który napisał taką książkę Archipelag Gułag, zresztą był więźniem Gułagu. Nawiązuje, ja samej książki, przyznam się, jeszcze nie przeczytałem, jest już u mnie, że tak powiem, na półce, ale powołuje się na nią Peterson i właśnie na ten fragment, który przeczytam, bo warto poznać tą perspektywę. Stopniowo pojąłem, że linia oddzielająca dobro od zła przebiega nie między państwami, nie między klasami, nie między partiami, dodajmy, że nie między płciami, nie między właśnie jakimiś ugrupowaniami, które działają zgodnie z jakimiś ideami czy ideologiami, tylko przecina każde ludzkie serce, nie omijając żadnego. Jest to linia ruchoma i z upływem lat jej bieg zmienia się w nas samych. To znaczy, że to nie jest tak, że jesteśmy w tym stali, że czasami trochę raz się skłaniamy ku złu, raz ku dobru. Nawet w sercu omotanym przez zło linia ta odgradza maleńki przyczółek dobra. Nawet w najlepszym sercu niewykorzenione zło zachowuje swój kącik. Od tego czasu stała się jasna dla mnie zasadność wszystkich religii świata. Walczą one z pierwiastkiem zła w człowieku, w każdym człowieku. Jak to wychodzi, jakiej religii, to jest inna sprawa oczywiście. Nie sposób oczyścić świata z wszelkiego zła, ale można w każdym człowieku zmniejszyć obszar jego władania. Od tego czasu stał się także dla mnie jasny fałsz wszystkich rewolucji w dziejach. Niszczą one tylko współczesnych im nosicieli zła, a w ogólnym zamieszaniu również nosicieli dobra. Samo zaś zło, jeszcze bujnie rozrosłe, biorą sobie w spadku. Więc jakby tutaj mamy wyznaczoną taką perspektywę, która mówi o tym, że nie powinniśmy właśnie posługiwać się takimi kategoriami tożsamości grupowej, jeśli chodzi o zło i dobro, ale raczej patrzeć na pojedynczego człowieka, przede wszystkim na własne serce, dlatego że bez względu na to, czy ktoś będzie feministką, czy ktoś będzie katolikiem, czy działa z jakąś określoną filozofią życia, ma w sobie tą skłonność do zła i ma w sobie tą skłonność do dobra. Pewne idee mogą oczywiście prowadzić go wprost w takim czy innym kierunku, ale jakby ta linia zawsze jest wewnątrz nas. Dobrze to pokazuje też książka, którą ostatnio przeczytałem, Zwykli ludzie, o 101. Policyjnym Batalionie Rezerwy w Niemczech podczas II wojny światowej. Ona właśnie pokazuje, że każdy z nas jest potencjalnym nazistą. I na to zwraca uwagę Peterson. My sobie zazwyczaj myślimy, no tak, był ten cały nazizm, był ten cały komunizm, prawda, masakra, ja to bym za tym nie poszedł. I ustawiamy siebie w pozycji akurat tych, którzy ratowali tych Żydów, którzy pomagali innym, którzy narażali swoje życie. Jeżeli ktoś tak myśli, to jest straszliwie naiwny i prawdopodobnie będzie właśnie pierwszym z tych, którzy no, zaczną być tymi mordercami, którzy oddadzą się temu złu. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość tego, że każdy z nas ma do niego potencjał. Dopiero kiedy tą świadomość posiadamy, jesteśmy w stanie
tego uniknąć, być czujni. Ci, jeszcze tak dodam tylko, że właśnie w tym policyjnym batalionie rezerwy znaleźli się zwykli ludzie właśnie, czyli jacyś piekarze, murarze, kierowcy i tak dalej. To nie byli wyszkoleni jacyś SS-mani, to nie byli ludzie, którzy byli po Hitlerjugend i tak dalej. W wielu wypadkach to byli po prostu zwykli ludzie wzięci ze zwykłej pracy, którzy mieli pracować w policji, więc nie byli wyznaczeni do toczenia wojen, tylko do pilnowania porządku. Przy czym książka właśnie pokazuje, w jaki sposób stali się krok po kroku bezwzględnymi mordercami. I każdy z nas ma do tego potencjał. Pokazują to eksperymenty takie jak Milgrama na przykład, czy Zimbardo, o których nie będę teraz opowiadał z uwagi na czas. I co stanowi główny problem właśnie w myśleniu o tych sprawach, czy w ustawianiu się w różnych pozycjach, w ogóle w dochodzeniu do prawdy, czy w kwestii właśnie zła i dobra? To często gubi nas to, że bierzemy część prawdy za jej całość. Czyli tworzymy sobie jakąś interpretację, mamy jakieś fakty, wytwarzamy sobie jakieś interpretacje i mówimy, to jest jedyna prawda. Tak jak w tym przypadku. Mówimy na przykład, tu jest kaczka. Ktoś mówi, nie, nieprawda. Mówię, no jak to? Jest dziób, jest oko, prawda? No to jest kaczka. I mogę się z kimś spierać. Ktoś mówi, nie, to jest królik. I chodzi o to, że każdy z nas patrzy po prostu na dwa, patrzymy na dwa inne aspekty. I nie chodzi o to, że te prawdy są ze sobą sprzeczne i powinniśmy się zwalczać. Tylko czasami powinniśmy się zastanowić, czy nie patrzymy na sprawę z różnych perspektyw. I być może zamiast walczyć ze sobą, lepiej by było spojrzeć szerzej i spojrzeć na wszystko właśnie też z perspektywy tej drugiej osoby. Przemyśleć to jakoś. Wejść jakby w jej skórę. Co nie jest łatwe. A dlaczego nie jest łatwe, to za chwilę. Przyczyną są schematy, jakimi operujemy. Trudno się spodziewać, że przypuśćmy, przy spotkaniu, nie wiem, koła filozofów, dyskusji na Facebooku, czy będąc gdziekolwiek, no internet tutaj jest na tyle zagrożonym narzędziem, że no, tworzy pewien dystans. Ja nie widzę drugiej osoby, ja nie widzę jej emocji, ja nie widzę człowieka, ja widzę jakieś zdanie. I wtedy bardzo łatwo potraktować tą osobę jako kogoś wrogiego. Ale chodzi o to, że trudność w naszych relacjach, czy trudność w tym dochodzeniu do prawdy, o której mówiłem, czyli wejściu w tą przyjaźń w Logosie, polega właśnie na tym, że wynosimy pewne schematy z domu. Czyli obserwujemy, jak nasi rodzice ze sobą rozmawiali na jakieś ważne tematy. Jak do nas się odnosili, kiedy my chcieliśmy zadać jakieś pytanie. Coś było dla nas niezrozumiałe. Chcieliśmy się poradzić z jakimiś trudnymi sprawami, albo mieliśmy inny pomysł na życie, który się rodzicom nie spodobał. W wielu wypadkach, jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimiś awanturami, czyli z walką, to przenosimy te schematy dalej, więc nic dziwnego, że mamy trudność w komunikacji i w tym wspólnym poszukiwaniu jakichś wspólnych wniosków, czy dochodzeniu do tej prawdy, czy nawet we wspólnym byciu ze sobą, bo tak jak mówię, możemy się różnić w przekonaniach, ale fajnie by było potrafić je jakoś przezwyciężyć i właśnie iść gdzieś po jakiejś dyskusji razem na piwo i sobie luźno porozmawiać. Wiąże się to oczywiście z tym, że nie umiemy kochać. I to jest może taki bank, ale powinniśmy sobie to dobrze uświadomić, że miłość ja tutaj rozumiem jako właśnie pragnienie dobra, czyli rozwoju drugiej osoby. I to nie jest prosta rzecz, bo czasami wychodzimy z założenia, że właśnie nasza postawa, jakaś agresywna, może jakiś opór i tak dalej, wynika z miłości. Ta druga osoba tego nie rozumie, nie potrafimy jakoś zakomunikować, znaleźć wspólnego języka. Szczególnie to jest widoczne w pokoleniu było właśnie naszych rodziców. Dlatego, że nastąpił pewien boom technologiczny i tak jak wychowanie przez wiele lat przebiegało na zasadzie pewnego przesiąkania, tak to nazwijmy, czyli po prostu obserwacji tego, co się dzieje, jak się należy zachować i tak dalej. Tak już nasze pokolenie było wrzucone w świat, gdzie pojawiło się masa różnych innych źródeł informacji, które nas zalały zewsząd. I wydaje mi się, że trochę się w tym zgubiliśmy. Żyjemy w pewnym chaosie informacyjnym i trudno nam się odnaleźć. I chodzi o to, że to dotyczy każdego z nas, bez względu na płeć czy grupę, w jakiej się znajdujemy. I przechodząc już do konkretów, ale wydaje mi się, że ten wstęp był bardzo potrzebny.
Bo będę mówił tutaj o patriarchalizmie, czyli tak jak powiedziałem na samym początku, nie o patriarchacie, czyli pewnym ustroju społecznym, politycznym, to nazwijmy, z pewną strukturą prawną i tak dalej, i tak dalej. Będę mówił o patriarchalizmie, czyli z perspektywy bardziej, można powiedzieć, takich oddolnych stosunków społecznych, z których oczywiście, które są oczywiście związane też i z polityką, i z prawem, ale nie jestem ani prawnikiem, ani politykiem i tych kwestii no nie chcę jakoś bezpośrednio dotykać, chociaż oczywiście one gdzieś tutaj cały czas się obracają. Więc dzisiaj mamy do czynienia przede wszystkim z taką powszechną narracją feministyczną. To znaczy, że no kobiety były wcześniej uciskane, był właśnie ten patriarchat, patriarchalizm, czyli byli ci wredni mężczyźni, którzy stosowali opresję i te biedne kobiety, aż w którymś momencie te kobiety powiedziały, mamy dość, się wyzwoliły z tego i teraz żyjemy w coraz lepszym świecie, chociaż też nie dla wszystkich, bo niektórzy uważają, że niedługo będzie u nas jak w krajach arabskich, co mi się wydaje dosyć absurdem, patrząc na rzeczywistość codzienną. No ale można sobie zadać pytanie, dlaczego w krajach muzułmańskich nie ma feministy? No i oto jest moja odpowiedź. Dlatego, że mężczyźni na to nie pozwalają. No i teraz wiele feministek współczesnych może powiedzieć, jak to? A co tu mają mężczyźni do pozwalania? No właśnie problem polega na tym, że między płciami, między mężczyzną a kobietą występują pewne różnice. Oczywiście to są różnice w kategoriach statystycznych, pewnych uogólnień. To nie jest tak, że teraz, nie wiem, każdy mężczyzna jest wyższy czy silniejszy od kobiety, prawda? Ja na przykład jestem dosyć niski, więc nie wpisuję się w ten klucz. Ale... Komentarze później. Na czym... W czym rzecz? Rzecz jest w tym, że różnice występują. I one występują już na poziomie biologicznym. Niektórzy to negują. Wydaje mi się, że negowanie różnic między kobietą a mężczyzną na poziomie biologicznym jest skrajnie absurdalne. Mimo, że ostatnio miałem do czynienia z pewnym profesorem, którego wykład był całkiem ciekawy, ale potem właśnie wszedłem w ten temat. To był temat dotyczący edukacji bardziej. Ale zapytałem też o kwestię właśnie, czy tu nie wchodzi w grę jakaś różnica płci. No i dla niego na przykład nie ma biologicznych różnic płci, tak na początku tak to określił, ale no nie mając dużo czasu, dałem mu prosty przykład. Mężczyźni nie rodzą dzieci. No chyba się z tym zgodzimy, prawda? Nie wszyscy być może. Wybrałem tutaj kilka, powiedzmy, takich... No, tu nie ma w tym jakiejś specjalnej chronologii czy ważności. To też nie ma pokazań, że, nie wiem, mężczyźni są lepsi, czy kobiety są lepsze, tylko że jakieś różnice występują. Na przykład, że łatwiej urodzić się jako dziewczynka. O, do czego jeszcze za chwilę wrócę, bazując na statystykach. Większość defektów płodu dotyczy chłopców. Chłopcy są 4 razy bardziej narażeni na autyzm. Mężczyźni są statystycznie wyżsi, więksi, mają większy przyrost masy mięśniowej. Mężczyzna nie musi się tak bardzo natrudzić jak kobieta, żeby uzyskać ten sam przyrost mięśni. Norma IQ jest podobna, tylko że jest więcej mężczyzn, jeśli chodzi o te skrajności. Nie będę tu już wymieniał wszystkich, bo generalnie tu nie chodzi o to, żeby to był jakiś tam wykład tego dotyczący. Część z tych rzeczy ktoś może powiedzieć, że wynika z uwarunkowań, z ról kulturowych czy społecznych. Zgoda. Ale generalnie wydaje mi się, że możemy przyznać, że jednak się różnimy. Mnie się to wydaje oczywistością, ale no dzisiaj trzeba powtarzać pewne oczywistości. I jak to Wittgenstein powiedział, zadaniem filozofa nie jest tworzenie jakiejś tam nowej nauki, odkrywanie czegoś nowego, posuwanie wiedzy do przodu, tylko kolekcjonowanie przypomnień. Zwracanie uwagi na pewne rzeczy, które mamy cały czas przed oczami, do tego stopnia, że przestajemy je zauważać. Ale właśnie spójrzmy na statystyki, jeśli chodzi o te różnice. No i też może w kontekście właśnie tego, czy na pewno tylko kobiety miały i mają przeklapane, jak to jest z tymi mężczyznami, czy... No zobaczmy. Jeśli chodzi o wzrost, to tu mamy dosyć szeroki przekrój, bo tu mamy jeszcze lata przed naszą erą. To są dane, które były zbierane jeszcze też ze szczątków ludzkich. No jak widzimy, no jest to prawda, że większość mężczyzn jest wyższa. To jest też ciekawe, są te skoki.
ciekawą rzeczą by było zbadać, czym one są spowodowane, prawda? Na przykład tutaj. Chyba tutaj kurczaki na hormonach się pojawiły. Ale idźmy dalej. Czy to jest naprawdę świat mężczyzn? Czyli przywileje białych mężczyzn, oni rządzą, uciskają kobiety. Często się mówi o tak zwanym pay gap, czyli różnicy w płacy kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku. Polska akurat nie ma dużej tej różnicy. Generalnie wiedziemy prym, jeśli chodzi o te kraje z równouprawnieniem pod tym względem. No ale spójrzmy na inne statystyki. To są statystyki amerykańskie, za chwilę przejdę do polskich z GUS-u. Śmierć w miejscu pracy. Mężczyźni, kobiety. Stosunek 1 do 9. Szansa na bycie skazanym na śmierć za to samo przestępstwo. 20 razy większą szansę mają na to mężczyźni. Odsiadka. Czas odsiadki za to samo przestępstwo. 3 razy wyższy u mężczyzn. Samobójstwa. Stosunek 1 do 4. Także wydaje mi się, że z tej perspektywy no nie wygląda już to tak ciekawie dla mężczyzn, prawda? Jakiś ten świat wydaje się bardziej wrogi. Szczególnie jeśli chodzi o pracę. Chociaż oczywiście można to różnie interpretować i zaraz spróbuję podać jakieś różne możliwe interpretacje, ale idźmy dalej. Tu mamy polskie statystyki, jeśli chodzi o wypadki w pracy. Tu mamy ciężkie wypadki kobiet, tu mamy śmiertelne wypadki kobiet, tutaj mamy ciężkie wypadki mężczyzn, a tutaj śmiertelne mężczyzn. No, rozjazd jest dosyć spory. Tutaj trochę mężczyznom jest lepiej, powiedzmy. No ale spójrzmy teraz na statystyki też GUS-u. I zresztą polecam, bo bardzo ciekawe zestawienia można tworzyć. Na przykład możemy się dowiedzieć z nich, że w każdym wieku praktycznie mężczyźni mają większą prawdopodobieństwo na śmierć niż kobiety. W każdym wieku. Od 0 do 100 lat. A chyba przy 100 jest różnica zapewne. Momencik, jeszcze sobie to spojrzę. Kobiety? Nie za bardzo. No i tu mamy dla porównania roku 2010 do 2016. No zmian dużych nie ma. Generalnie mężczyźni giną częściej. Zobaczmy dalej. Tu mamy u góry zgony mężczyzn, zgony kobiet, chłopcy, dziewczynki. No widzimy, że też te różnice są spore. Ciekawy jest przyrost naturalny, na co chciałbym zwrócić uwagę. W 2016 roku u mężczyzn minus 5929, u kobiet 177. U mężczyzn na minusie ponad 5000, u kobiet 177. I rozjazd, jak widzimy, jest od 2012 roku dosyć szeroki. Tutaj było bliżej, ten 2015. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, czyli śmierć z powodu zaburzeń psychicznych. 2012 1400 do 301, 2016 2500 prawie do 715. No widzimy, że jest różnica, prawda? Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu. 2016. U mężczyzn 14316 przypadków, u kobiet 4889. Dlaczego nie zastanawiamy się, skąd te różnice? Dlaczego nikt nie mówi, mężczyźni umierają, zróbmy coś z tym. Praca ich zabija, choroby psychiczne ich zabijają, prawda? Zwykłe choroby ich zabijają. W przypadku każdej niemal choroby, poza tymi typowo kobiecymi, częściej umierają mężczyźni. I można sobie też powiedzieć, no bo to są tylko fakty, teraz pytanie o interpretację. Można się zastanowić i powiedzieć, może mężczyźni są po prostu głupi i są niezdarani. A kobiety są mądrzejsze i nie giną tak często, a mężczyźni się pakują zaraz w jakieś sytuacje, które pozbawiają ich życia. Okej, możemy też tak to widzieć. Ale niekoniecznie musi być to jedyna perspektywa. Być może na przykład wybierają najcięższą pracę. Może to oni skręcają mosty, może to oni pracują w kopalniach, może to oni wybierają właśnie taki sposób życia, który bardziej się wiąże z ryzykiem śmierci, po to, żeby nie musiały tego robić kobiety. Być może tak jest. Nie mówię tego na pewno. A może rzeczywiście są głupcami, ciamajdami, ale chodzi o to, że powinniśmy pomyśleć trochę szerzej.
czyli nie upraszczać sprawy. Spójrzmy jeszcze na różnice w IQ. Tu jest jakby taka przestrzeń wspólna, czyli no mniej więcej IQ kobiet i mężczyzn jest podobne. Nie można powiedzieć, że nie wiem, kobiety są głupsze od mężczyzn i tak dalej. Ale na czym polega różnica? Na tym, że jest więcej mężczyzn pośród tych z bardzo niskim IQ i z bardzo wysokim IQ. No i ktoś, łącząc to z poprzednimi faktami, może powiedzieć, no tak, no właśnie tu są ci głupi mężczyźni, którzy tak giną, prawda, i umierają. No ale czy to wyjaśnia sprawę, czy to jest dostateczne wyjaśnienie? Bo wydaje mi się, że pośród geniuszy znajdziemy ludzi, którzy nie mieli łatwego życia i często popełniali samobójstwa. Tylko teraz pytanie, no tak, no to pozbyć się geniuszy, żeby było bezpieczniej? No nie wiemy, czy to są jakieś uwarunkowania społeczne, czy uwarunkowania biologiczne. Warto nad tym pomyśleć, a nie od razu udzielać pierwszej z brzegu odpowiedzi. Tak samo w tym przypadku. SAT to jest coś w rodzaju matury w Stanach Zjednoczonych. I to są średnie wyniki kobiet i mężczyzn. No i tu na przykład wychodzi, że mężczyznom no, idzie lepiej. Kobietom trochę gorzej. Pytanie, czym to jest spowodowane? Czy jest to spowodowane w jakiś sposób uwarunkowaniami biologicznymi, czy społecznymi, czy jeszcze innymi? Nie będę odpowiadał na to pytanie, ale wydaje mi się, że warto się zastanowić nad tym, że są różne odpowiedzi na to pytanie. I warto sprawę zbadać. Tym bardziej, że tutaj mam, nie mogłem znaleźć w ogóle takiego podziału, jeśli chodzi o polskie matury na płeć. Znalazłem tylko z 2010 roku matura z matematyki. No tu można by szukać jakiejś korelacji między na przykład jakimś takim ścisłym myśleniem technicznym. Wszędzie tam, gdzie jest mniej, to są kobiety generalnie. I to też oczywiście można różnie interpretować. Czy kobiety są sobie nie radzą może z matematyką, z jakimiś ścisłymi rzeczami. Ja akurat znam sporo kobiet, którym idzie w tym lepiej niż mnie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to są uwarunkowania społeczne? Być może, czy tylko, nie wiemy. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś mówi, że na pewno to tylko kultura i sprawa ról płciowych, to ja mówię zaraz, zaraz, przyjrzyjmy się sprawie trochę bliżej. Tym bardziej, że mówi się przecież, że to no, kobiety są jakoś w tym momencie bardzo uciskane, że zmierzamy już w tym kierunku jak kraje muzułmańskie. Ale spójrzmy na przykład na udział kobiet i mężczyzn w szkołach wyższych. Niestety nie udało mi się znaleźć też i liceów i podstawówek, ale wydaje mi się, że większość z nas, jak tu siedzimy, to z doświadczenia może powiedzieć, że czy to była podstawówka czy liceum, to jednak większość nauczycieli to były kobiety. Mężczyźni tam byli nieliczni. Jeśli chodzi o szkoły wyższe, no to jak widać tendencja jest podobna. I znowu w przypadku szkół technicznych jest różnica. Ale nie słyszę, żeby ktoś mówił parytety dla mężczyzn. Dlaczego jest tak mało procentowo mężczyzn w szkołach, w podstawówkach, w liceach, na uczelniach wyższych nie jest tak źle. Aczkolwiek, no spójrzmy medycynę, uniwersytety medyczne. 74% kobiety, mężczyźni 25%. No ta różnica jest. To jest w ogóle u studentów. Tak. I tylko to są dane akurat tylko, zdaje się, z województwa śląskiego. To nie są pełne. Ale jeżeli, tak przypuszczam, spojrzeć na dane, tylko nie mogłem ich znaleźć, tak jak mówię, podstawówki, licea, no mam wrażenie, że jeszcze ta różnica była większa. Tylko chodzi o to, że jakby nie mówimy z tej perspektywy. Dlatego stąd też temat no chciałem poruszyć akurat z tej strony, bo no mówimy o prawach kobiet, ale dlaczego nie mówimy o prawach ludzi po prostu? Czy, nie wiem, toczymy jakąś wojnę płci? Zastanówmy się, czy no rzeczywiście to jest tak, że z mężczyznami jest wszystko spoko, a i musimy z nimi wywalczyć co jakieś prawa. Czy że w ogóle, że jest jakaś, no nie wiem, sprzeczność pomiędzy prawami kobiet i mężczyzn, bo mnie się tak nie wydaje. Ale co nas właśnie łączy w tym wszystkim, mimo tych różnic? Bo są takie rzeczy. No i tu taka ciekawostka. Ostatnio właśnie czytałem taką książkę Czasem czuły, czasem barbarzyńca właśnie Jacka Masłowskiego. To jest ciekawe, bo to jest raczej taki, no, powiedział bardziej lewica, prawda? Ale założyli Fundację Maskuliną i on nie zgadza się z takim postulatem, że przemoc domowa dotyczy tylko kobiet.
Jeżeli spojrzę na statystyki, nie wiem jak w polskie i jak są trafne te dane właśnie na gruncie polskim, ale jeśli chodzi o dane w Stanach Zjednoczonych, to jest tak, że 60% przemocy w rodzinie to jest przemoc ze strony mężczyzny. Czyli to jest mężczyzna, mąż, ojciec, który gnębi swoją rodzinę. Ale 40%, czyli no też całkiem sporo, to jest sytuacja odwrotna. No i teraz można wychodzić z takiego założenia, no dobra, ale to jest mężczyzna, to co tam? I że domyślnie on jest zawsze winny, prawda? Ale co ma zrobić mężczyzna, jeżeli spotyka się z agresją ze strony kobiety? Ona na przykład dokłada pięściami, ma się jej odwinąć, przecież domyślnie wtedy będzie na niego. Jemu się przypisze tą winę. Była taka sytuacja, która jest opisywana przez tą feministkę, byłą feministkę od filmu Red Pill, bardzo polecam go obejrzeć. Film generalnie dotyczy takiego ruchu praw mężczyzn. I ona jako feministka postanowiła zbadać sprawę, zrobić na ten temat dokument, przy czym zaczęła się przekonywać, że te argumenty tych mężczyzn mają sens, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ogromna ilość miejsc, gdzie kobieta może znaleźć schronienie, kiedy potrzebuje pomocy w przypadku przemocy domowej, i to dobrze, że takie miejsca są, ale nie ma takich miejsc dla mężczyzn. No i co może zrobić mężczyzna? No, kiedy jest awantura, kiedy jest pad ofiarą agresji, może nie wiem, wyjść przed dom, żeby zobaczyli sąsiedzi, że to nie on prowokuje sprawę. Ale generalnie cały czas ma poczucie, że jeżeli on w jakikolwiek sposób by zareagował, odbijając zachowanie swojej żony, czyli robiąc to samo, oddając jej, czy nie wiem, chwytając ją mocniej, gdzie zostaną jej jakieś siniaki na rękach, to w tym momencie on ma mniejsze szanse w sądzie na udowodnienie tego, że jest niewinny. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy wyjść właśnie poza myślenie tylko w kategoriach płci, a nawet jeżeli mówimy o feminizmie, prawda, to już się ustawiamy, feminizm, czyli to dotyczy kobiet. Czy powstają ruchy jakichś praw mężczyzn. Ale nie jesteśmy wzajemnie dla siebie wrogami. Powinniśmy raczej myśleć o tym, co sprzyja wszystkim i o prawach wszystkich ludzi. O tym, że nie tylko przemoc wobec kobiet jest zła, ale w ogóle przemoc jest zła. Nie tylko opresja, prześladowanie kobiet jest czymś złym. W ogóle opresja i prześladowanie kogokolwiek jest czymś złym. I wydaje mi się to dosyć oczywiste. Więc stawianie w domyśle, że zawsze winny jest mężczyzna, a nawet jeśli nie jest, to przecież on sobie sam powinien poradzić ze wszystkim, czyli nie wiem, z tymi chorobami psychicznymi, w przypadku których jest wiele zgonów, w przypadku tej śmierci w pracy i wielu innych rzeczy, jest dosyć dziwnym podejściem. Ale przejdźmy teraz jakby głębiej. Czyli na jakich zasadach właściwie działa nasza cywilizacja, nasza kultura? Na jakich się opiera? Co to jest za patriarchalizm, w jakim żyjemy? U podstaw wszystkiego, jeśli chodzi o te relacje między kobietami a mężczyznami, leży takie przeświadczenie najpierw kobiety i dzieci. To nie jakiś Titanic, to w szalupę nie wskakują mężczyźni, tylko puszcza się kobiety i dzieci. Płonie dom, wynosi się najpierw kobiety i dzieci. Taka zasada jest wszędzie. Jeśli chodzi, teraz już coraz bardziej zacierają się te kulturowe, można powiedzieć, obyczaje, ale wychodzimy z takiej zasady, że kobiecie się ustępuje, prawda, miejsca i inaczej się zachowuje wobec kobiety. Dzisiaj też już mało tego widać, ale przez wiele lat przecież uważano za nietakt, czy brak kultury przeklinanie przy kobiecie. Prawda? Robienie jakieś, zachowywanie się tak, jak w środowisku mężczyzn, przez mężczyznę. Musiał w jakiś sposób okazać jej szacunek. Prawda? Nie traktować ją jak kumpla, tylko z jakąś rezerwą. Ale u podstaw, czy jakby z tym związane jest też taka idea mężczyzny na przemian, która właśnie polega na tym, że jeżeli ja wychodzę z założenia, że najpierw kobiety i dzieci, to będąc na takim statku, i być może będę, nie wiem, filozofem czy żołnierzem z wieloma odznaczeniami, człowiekiem, który przysłużył się społeczeństwu, który ogarnia swoje życie, filantropem, pomaga innych i tak dalej, ale czego się ode mnie oczekuje? Tego, żebym zrezygnował ze swojego życia, bez względu na to, kim jestem jako jednostka,
ale z samego faktu, że jestem mężczyzną, żebym oddał życie za kobietę. I nie mówię teraz, że to jest złe, czy to jest dobre, ale wydaje mi się, że tak to właśnie wygląda. I stąd też ta scena z Titanica. I to są idee Karen Strangan, która mówi też o tym, że społeczeństwa, które odniosły największy sukces, a takim jak sądzę jest nasze społeczeństwo, to takie, które mają dobrą równowagę pomiędzy wolnością kobiet a prawem wyboru przez nie kierunku życia, prawem wyboru kierunku życia, a potrzebą ich ochrony i zaspokajania ich potrzeb. No i teraz ktoś się może oburzyć i powiedzieć, ale jak to, że ktoś ma mówić kobiecie, co ona może, w sensie jaki jest zakres, jakie są granice jej wolności. Tylko jeżeli żyjemy w jakimś społeczeństwie, w jakimś ustroju, działa nad nami jakieś prawo, żyjemy w jakiejś wspólnocie, to wszyscy podlegamy ograniczeniom. Dlatego, że żebyśmy mogli realizować się w tym życiu, no to potrzebujemy na przykład bezpieczeństwa. A skoro potrzebujemy bezpieczeństwa, no to musimy się godzić na pewne ograniczenia z tym związane. Prawda? No weźmy prezydenta, żeby taki dać przykład jakiejś z innej beczki. Czy on jest istotą superwolną? No jest prezydentem, można powiedzieć głową państwa. Ale on nie ma pełnej wolności jak każdy z nas. On nie może sobie łazić, gdzie mu się podoba, robić, co mu się podoba, bo po pierwsze jest nacenzurowanym przez swoją funkcję, po drugie lata za nim banda ochroniarzy, którzy nie pozwalają mu na pewne rzeczy. No tak po prostu jest. Wolność człowieka nie jest absolutna. No widzimy to na przykład ucząc się sztuk walki, bo to jest na przykład bliski mi temat. Jeżeli chcę się nauczyć, czyli zyskać wolność do obrony przed napastnikiem, to ja muszę ograniczyć swoje chaotyczne ruchy i muszę się podporządkować pod przymusem do pewnych technik. I dzięki temu, że przyjmuję ten przymus na siebie w sposób dobrowolny, to mam wolność do robienia rzeczy, których wcześniej nie mogłem robić. Weźmy przykład matematyka czy logika. Poprzez przyjęcie pewnych aksjomatów, które ograniczają w jakiś sposób wolność wymyślania innych aksjomatów, sprzecznych z nimi i tak dalej, otwiera mu się przestrzeń wolności jakiegoś systemu logicznego czy matematycznego, który może czemuś służyć. Więc nie można oddzielać wolności od jakiegoś rodzaju przymusu. Jeżeli kobiety zawsze były tymi, które gwarantowały przetrwanie jakiegoś plemienia, społeczeństwa, państwa czy całego gatunku ludzkiego, dlatego że one rodzą dzieci, to jest normalne, że mężczyźni wpadli na taki pomysł, że skoro my jesteśmy silni i nie bywamy w ciąży, no to powinniśmy je chronić. Nawet nie tylko z pobudek takich, powiedzmy, romantycznych, tylko z samego faktu, że po prostu bez tego przetrwanie nie jest możliwe. A druga rzecz, że jeżeli chcemy, żeby to społeczeństwo jakoś funkcjonowało, no to nie może być w nim jakichś skrajnych patologii, które je zniszczy i rozwali. Więc jakiś porządek w tej rodzinie, w tym domu musi być utrzymany. Prawda? Więc tu bardziej chodzi o podjęcie odpowiedzialności z uwagi na dominację w pewnych sferach, na przykład w sferze siły fizycznej, bo kobieta w ciąży jest no, bardzo narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Więc jest wykorzystanie pewnej dominacji do ochrony tego. Oczywiście nie zawsze tak było, nie zawsze tak jest, ale chodzi mi o to, że można patrzeć na to tylko także w ten sposób, czyli nie na zasadzie odbiera mężczyzna prawa kobiecie do czegoś tam, bo chce ją uciskać, bo jej nienawidzi, ale być może dlatego, że chce ją chronić przed jakimś zagrożeniem, z którego czasami nie zdaje sobie sprawy. Czy tak było, czy tak jest? Na pewno jest taka możliwość. I przykład konkretny właśnie takiej sytuacji. Katrin Schwitzer, nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko, pierwsza maratonistka. Jej przypadek jest ciekawy, bo no, feministki przywołują jej nazwisko. Mówią, no, wywalczyła sobie ten start w maratonie. Wywalczyła prawa kobiet do udziału w zawodach sportowych. Tak. Tylko pytanie, w jaki sposób? Czy to jest kwestia feminizmu właśnie rozumianego na zasadzie my kobiety teraz domagamy się praw i sobie bierzemy? Czy też pewnej struktury, która u podstaw jest właśnie patriarchalna i która to umożliwia. Dlatego, że tu widzimy
zdjęcia z sytuacji, gdzie to jest organizator, jeden z organizatorów tego biegu, tego maratonu. Zobaczył ją, no, jadąc samochodem na trasie. I zeskoczył z tego samochodu i chciałbym po prostu z tej trasy zrzucić. Bo no był, powiedzmy, że był, może był mizoginem, może był przeciwnikiem właśnie startowania kobiet w maratonie, a może miał jakieś tam jeszcze większe, można powiedzieć, większą nienawiść żywił do kobiet. Nie, nie wiem, co nim kierowało. Ale myślicie, że gdyby nie ten gościu, jej chłopak, to dobiegłaby do końca? Myślicie, że gdyby nie ta cała reszta biegaczy, którzy byli mężczyznami, gdyby oni uważali, że kobieta nie powinna z nimi biegać, to że ona by do tej mety dobiegła? No nie sądzę. Więc gościu został szybko zebrany z trasy, a biegaczka miała później obstawę. Więc w jakiś sposób pewna, powiedzmy, mentalność, czy pewne przekonania w umysłach mężczyzn mają ogromny wpływ na to, czy kobiety te prawa mają, czy nie. Bo jeżeli weźmiemy przykład jakichś krajów muzułmańskich, gdzie tam panuje właśnie prawo szariatu i kobietę uważa się za mniej wartościową od wielbłąda, no to wątpię, żeby to się tak skończyło. Ale właśnie najczęściej sprawę widzimy tak. Jeżeli słyszymy o patriarchalizmie, a już tym bardziej o chrześcijańskim, no to co? To jest jakaś pożądliwość, przemoc, opresja i tak dalej. Ale czy na pewno ludzie, z którymi być może ileś osób miało do czynienia w swoich rodzinach, prawda, jakiś agresywny ojciec, może brat, może jakiś inny mężczyzna, no generalnie jesteśmy z takiego pokolenia dosyć poturbowanego, rozbitego, gdzie jednak pewne patologie rodzinne stanowią większość, a nie wyjątek. Tylko jest pytanie, czy na podstawie tych doświadczeń powinniśmy uznać te przypadki za reprezentatywne dla tego patriarchalizmu, dla idei patriarchalizmu leżącego u podstaw naszej cywilizacji, która jest cywilizacją chrystianitas. Czy może reprezentatywne są przypadki raczej takie jak tutaj? Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli sięgniemy po Ewangelię, nawet jeżeli to zrobi osoba niewierząca, no to wątpię, żeby wyciągnęła przekonanie, że taki Jezus, powiedzmy, czy taki Józef byli mizoginami. Zresztą przykład Józefa jest o tyle ciekawy, że my tak patrzymy bardzo kościółkowo i pobożnie na pewne rzeczy. Mamy właśnie takie schematy pewne zaprogramowane. No ale pomyślmy sobie, kim był taki Józef? Był jakimś chłopakiem, który czekał na ślub ze swoją dziewczyną, przy czym niedługo przed nim dowiaduje się, że ona jest w ciąży. Więc pierwsza myśl, no zdradziła mnie, poszła z jakimś gościem. Potem zaczyna opowiadać, że to Duch Święty, łaska Boża spotkał i tak dalej, więc pomyślał sobie, że jeszcze na dodatek coś tam pewnie może nie grać. I z głową. Pierwsza myśl jego była taka, no żeby ją gdzieś się jej pozbyć, poza miasto, co też już było oznaką jego dobroci, dlatego że wtedy coś takiego było kamienowane z urzędu. To znaczy, że nieważne, że on jakby by o tym powiedział. Ktokolwiek by się o tym dowiedział, to kara by ją spotkała. No ale ostatecznie tego nie zrobił. Ją przyjął i wychowywał dziecko, które no, nie było jego synem. I żył na dodatek z kobietą, z którą, jak mówi na przykład tradycja katolicka, ani razu nie poszedł do łóżka. Czy to jest przykład mizoginii? No nie sądzę. Cokolwiek by o tym nie myśleć. A jest to jakiś wzorzec, jakby nie było, dla chrześcijan, leżący u podstaw cywilizacji. Kolejna rzecz. Pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety. W tamtej kulturze, w tamtym czasie zdanie kobiety niewiele znaczyło. To znaczy było mniej więcej tak jak połowa zdania mężczyzny. No, były lekceważone. Dziwnym trafem one są pierwszymi świadkami. Kolejna rzecz. Ten obrazek mówi sam za siebie. Czy to jest przykład mizoginii? No nie sądzę. I oczywiście zgodzę się, że może być masa osób, które deklarują, czy należysz do pewnej wiary, do pewnych poglądów, ale zachowują się zupełnie inaczej, ale oni są hipokrytami, nie są reprezentatywni
dla pewnego modus operandi, które leży u podstaw funkcjonowania całego społeczeństwa. Jeśli chodzi o jakąś aksjologię, która leży u fundamentów. Co jest też ważne, że w naszym społeczeństwie jest takie przekonanie właśnie, że z każdym prawem i przywilejem wiążą się jakieś obowiązki, jakaś odpowiedzialność. I dzisiaj słyszymy dużo o właśnie prawach kobiet, prawach takich środowisk, siakich i tak dalej. Ale musimy pamiętać, że każde prawo wiąże się z jakimś obowiązkiem. To znaczy, moje prawo do życia wiąże się na przykład z obowiązkiem takiego Dawida, który musi szanować moje życie. Nie może mnie krzywdzić, nie może mi szkodzić, nie może mnie zabić, dlatego że w jakiś sposób mogę wnosić o wyciągnięcie konsekwencji. W tą stronę. Mamy sądy, instytucje do tego specjalnie zbudowane. Inny przykład. Mówimy o dekalogu. Że ktoś powie, to jakiś zbiór zakazów, prawda, który ogranicza moją wolność. Czy oby na pewno? Przecież właśnie przykazanie nie zabijaj jest tak naprawdę oddaniem każdemu człowiekowi prawa do życia. Przykazanie nie kradnij to nie jest tylko jakiś zakaz. To jest przyznanie każdemu człowiekowi prawa do własności. Więc trzeba na to patrzeć z tej perspektywy. Więc jeżeli mówimy o prawach i zawsze wiążą się z nimi jakieś obowiązki, no to zadajmy sobie pytanie, czy właśnie w tej perspektywie tych umierających mężczyzn, które tam widzieliśmy wcześniej, jeżeli chcemy zaprowadzić taką równość buldożera, to czy chcemy wprowadzać parytety dla kobiet w kopalniach? Czy chcemy przymusowego poboru kobiet do wojska? Czy chcemy... I z drugiej strony, bo większość kobiet się akurat z tym nie zgadza. To jest ciekawe, słuchałem Hillary Clinton, jak właśnie opowiadała o prawach kobiet i ktoś tam, jakiś drugi polityk powiedział, że gdzieś tam zaproponowano właśnie przymusowy pobór także dla kobiet. I nagle stwierdziła, że jednak tak daleko by z tym nie szła. No ale zaraz, jeżeli chcemy równości, no to dlaczego nie? Więc jest pytanie, czy ta równość to ma być równość buldożera, to znaczy tworzymy pewną identyczność, czyli ma być tyle samo osób jednej, drugiej płci wszędzie, czy też bardziej rozumiemy równość jako proporcjonalność właśnie praw do obowiązków. Bo wydaje mi się, że każdy intuicyjnie to łapie, że jeżeli wystawiamy jakiegoś gościa na jakieś ogromne ryzyko, to musimy mu dać jakieś przywileje z tym związane, bo inaczej nie będzie chciał tego ryzyka podjąć. I co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj jest tak, że mężczyźni nadal w większości są w wojsku. Zresztą, czy wyobrażacie sobie, że cała na przykład polska armia składa się tylko i wyłącznie z kobiet? Jakie miałaby szansę taka armia w starciu liczebnie z taką samą ilością na przykład, nie wiem, Rosjan czy Niemców? No wydaje mi się, że nie o to chodzi. Więc równość jako proporcjonalność. Widzimy to zresztą nawet w rodzinie od dziecka. Prawda? Dopóki dziecko nie bierze na siebie jakiejś odpowiedzialności, na przykład nie sprząta w domu za bardzo, nie ma jakichś takich obowiązków, no to mówimy, synu czy córko, masz wrócić na przykład przed 10. W momencie, kiedy bierze coraz większą odpowiedzialność za życie swoje i za życie innych ludzi, no to w tym momencie zakres wolności się poszerza. Na przykład sama kwestia pełnoletności, prawda? Dostajemy dowód, chociaż dzisiaj dowód już można mieć wcześniej, ale generalnie jak człowiek jest pełnoletni, to otrzymuje jakąś wolność. Na przykład może kupić papierosy sobie. Dopóki nie ma 18 lat, nie może kupić papierosy. Czy chodzi nam o taką wolność typu, żeby każdy 3-latek mógł kupować papierosy i alkohol? No nie, bo wiemy, że on nie jest jeszcze w pełni odpowiedzialny za swoje życie. Nie chodzi tutaj o to, żeby teraz mówić, że kobiety nie są w pełni odpowiedzialne za swoje życie, albo mężczyźni nie są w pełni odpowiedzialni za swoje życie, albo bardziej są odpowiedzialni, tylko chodzi o to, żeby po prostu dostosować zakres wolności, zakres przywilejów i praw do odpowiedzialności, jaką człowiek na siebie bierze. I słowo odpowiedzialność to jest klucz. Bo jeżeli spojrzymy na feminizm pierwszej fali,
tu mamy Alice Paul i Susan B. Anton, to ich podejście bardzo różniło się od tego, co nazywamy feminizmem dzisiaj, czyli feminizmem trzeciej fali. A mianowicie ich walka o prawa kobiet była także walką o odpowiedzialność mężczyzn w dużej mierze. I one na przykład były przeciwnikami aborcji. No i można się zgadzać czy nie, ale zapytajmy, dlaczego były przeciwniczkami prawa do aborcji? Bo mówiły, że to uderza w godność kobiety. Że to ją odziera z godności. Dlaczego? No pomyślmy sobie taką sytuację, że wypełniają się postulaty współczesnych feministek. Aborcja na żądanie, wolny dostęp do wczesnoporonnych środków antykoncepcji, wszystkiego innego. Instytucja opresyjna małżeństwa jest zniszczona, no bo przecież po co taki ucisk? I to jest właśnie takie pytanie, czy może taka refleksja dla dziewczyn. Czy na pewno chcecie, żeby chłopak operujący taką mentalnością feministyczną podszedł do was któregoś razu, no zachodzi któraś dziewczyna w ciąży, on mówi, twoje ciało, twoja sprawa. Ja się nie pisałem na żadnego bachora. No o to chodzi. No kiedy wychodzimy z pozycji moje ciało, moja sprawa, no to dajemy zgodę takiemu chłopakowi, żeby on operował takimi kategoriami myślenia. Czyli coś się dzieje. On mówi, usuń se to. Ja to mam gdzieś. To nie moja sprawa. Co ty w ogóle, co ode mnie chcesz? Czy inna rzecz. Jest jakieś sytuacja zagrożenia? Radź se sam. Przecież jesteś nierówno, co ja tutaj mam do roboty. Chodzi o to, że wszystko ma konsekwencje, także takie, których nie potrafimy, czasami nie przewidujemy. Znaczy działamy często z myśleniem życzeniowym. Chcemy, żeby tak było, chcemy mieć tą wolność, chcemy być niezależni, ale jest też druga strona medalu, właśnie ta. Inny przykład, co do właśnie tej opresyjności małżeństwa. Ma dziewczyna lat, powiedzmy, 18 czy 20, spotyka się z chłopakiem, jest fajnie, są ze sobą lat 10, powiedzmy, czy dłużej. No powiedzmy, że ma lat 30 już parę. Już nie wygląda najmłodziej, bo nie wiem, na ile to jest trafne spostrzeżenie, ale moje spostrzeżenie jest takie, że kobiety jakoś trochę szybciej się starzeją. W sensie szybciej to wychodzi. Może tak jest, może nie. Ale zaczynają się problemy też nawet no, w kwestii biologicznej, jeśli chodzi o potem o posiadanie dzieci i tak dalej. I w którymś momencie chłopak mówi, no słuchaj, przecież to miał być związek, to są wolne związki, związki bez zobowiązań. Na razie, znudziłaś mi się, tam jest ładniejsza. Czy naprawdę o to chodzi? Czy na tym ma polegać wolność? Czy na tym ma polegać równość praw? Czy może bardziej chodzi właśnie o wzięcie odpowiedzialności? Czy może raczej stąd ten pewien bunt, że tej odpowiedzialności nie było, na przykład w naszych rodzinach, w kontakcie z różnymi mężczyznami, braćmi, chłopakami, prawda, ojcami? I w ramach buntu pojawia się stwierdzenie, ojcostwo jest złe, prawda? Małżeństwo jest złe i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie. Złe są patologie w tym wszystkim. Ale to, czego wydaje mi się, wszyscy byśmy sobie życzyli, to wzięcie większej odpowiedzialności właśnie za to, co robimy. Większej odpowiedzialności za słowa, ale też za gesty. Bo jeżeli była mowa o tym, że prawa wiążą się z obowiązkami, odpowiedzialnością, to na przykład chłopak, który rości sobie prawo do ciała dziewczyny, która się na to godzi, on automatycznie bierze odpowiedzialność za to ciało. I w tej książce, o której wspominałem, która, no zresztą ludzie, którzy ją napisali, są z tego co wiem ateistami, więc to nie ma nic wspólnego tutaj z wiarą religijną. Ale no jest tam powiedziane, że skoro na przykład z seksu biorą się dzieci, to jeżeli mężczyzna wchodzi do łóżka do kobiety, no to w tym momencie on bierze za tą potencjalną możliwość odpowiedzialność. Nie poprzez deklarację, kiedy mówi o tym, że bierze tą odpowiedzialność, tylko poprzez sam ten gest, poprzez sam ten akt. Więc jeżeli ktoś się od tego wymawia, pozbawia się tej odpowiedzialności, nie chce tej odpowiedzialności, no to powinno się go pozbawić też prawa. No bo w tym momencie, no tak, taki chłopak, dla którego te postulaty współczesnych feministek są bardzo na rękę. Prawda? No bo on nie musi podejmować żadnej odpowiedzialności. Żadnej odpowiedzialności za słowo, że nie zostawi dziewczyny aż do śmierci, że będzie opiekował się dziećmi i tak dalej, i tak dalej. On ma dostęp do tego, co normalnie powinno wiązać się z jakąś odpowiedzialnością za te rzeczy,
ale tutaj jest czysty. Sama przyjemność, same profity. I w każdej chwili może od tego odejść. Więc wydaje mi się, że powinniśmy przemyśleć, czy w dobrą stronę ten feminizm poszedł. Nie mówię o tym, że feminizm jest zły w sensie ogólnym, czyli jako walka o prawa kobiet. Bo zawsze będą też mężczyźni, którzy będą przeciwko. Tylko, że oni są rodzajem nie wiem, patologizacji tego, jeżeli mówimy o takich rzeczywistych prawach. Niektórzy z kolei będą przeginać w drugą stronę i nie będzie im zależało na dobru, tylko będą właśnie wycinać tą odpowiedzialność. Więc warto, myślę, sięgnąć do korzeni, się zastanowić, od czego to wyszło i o co tu właściwie w tym wszystkim chodziło. Dlatego, że chyba nie jest celem wojna. Tak jak była wojna klas, tak teraz, co mielibyśmy mieć wojnę płci, typu, że moje prawa jako mężczyzny w jakiś sposób zwalczają się z prawami kobiety? No nie sądzę. Wydaje mi się, że chodzi tu o jakąś kooperację. I co do takich fundamentalnych też różnic między nami, w których wydaje mi się, że dobrze jesteśmy się w stanie odnaleźć, być komplementarni, to jest to, że właśnie no dla mężczyzn bardziej liczy się w większości, bo oczywiście są wyjątki, jest tam jakiś spektrum przy tym, świat rzeczy. Są nastawieni na no takie, można powiedzieć, logiczne podejście, na sprawy techniczne, a mają problemy z relacjami. Ja to też, jak spojrzę na siebie, jeśli chodzi trochę o moją drogę życia, szczególnie o młodość, no to było takie dla mnie rocket science. I wydaje mi się, że dla wielu mężczyzn tak to wygląda. Z kolei no kobiety są w tym jakoś sprawniejsze, bardziej intuicyjnie te relacje chwytają. Dlatego też gdzieś tam właśnie w, powiedzmy, podstawówka, liceum, czy tam jak były te gimnazja, no to często zachowanie chłopaków mi się wydaje jakieś w ogóle, że coś mają mnie tak z głową, prawda? Jakieś końskie zaloty, jakieś tego typu sprawy. Ale wzajemnie możemy się od siebie uczyć. Ale dopiero kiedy zaakceptujemy, że te różnice występują. I takie jeszcze słowo podsumowania, no bo właśnie ten mój wykład już w samej zapowiedzi był odebrany tak, że ja jakbym był, nie wiem, przeciwnikiem praw kobiet, czy jakimś mizoginem. Nawet ktoś do mnie napisał na Facebooku, żeby nazwać mnie mizoginem, dlatego że napisałem coś o dominacji mężczyzn. Tylko właśnie zadajmy sobie pytanie, czy nie upraszczamy sprawy, posługując się takimi kategoriami. Znaczy, czy trzeba być zwolennikiem feminizmu, tak jak dzisiaj zrozumiane, tej trzeciej fali, żeby być za prawami kobiet, żeby szanować kobiety. No nie sądzę. Tak samo jak nie trzeba być buddystą, żeby na przykład szanować prawa zwierząt, czy życie zwierząt. Nie? To jest mniej więcej tak, jakby ktoś powiedział, nie jesteś buddystą, to co, nie jesteś za prawami zwierząt? No nie, no tak to nie działa. I bardziej bym tu chciał ukierunkować sprawę właśnie, no bo tak, to jest bardziej, to moje wystąpienie ma charakter taki, ma jakby na celu pobudzenie do refleksji, czy warto wpakowywać się w te podziały tożsamości grupowej. To znaczy, że jeżeli dostrzegam jakieś przejawy, nie wiem, dyskryminacji kobiet, które są rzeczywiście krzywdzące, to czy muszę być feministką? Czy muszę popierać feministki jako mężczyzna, jeżeli widzę takie rzeczy? Czy te interpretacje, ta narracja, którą widzimy ze strony właśnie różnego rodzaju ideologii, tak to nazwijmy, bo to dla mnie jest ideologia w momencie, kiedy daję tytuł wystąpienia i tam parę zdań, mniej więcej o czym będę mówił, a już te słowa działają jak takie triggery. Na zasadzie patriarchalizm, prawda, opresja. Na pewno to jest wróg kobiet. No nie o to chodzi. Powinniśmy moim zdaniem wznieść się trochę ponad to, spojrzeć szerzej, też zastanawiając się nad tym, co właśnie umożliwiło nam chociażby spotkanie się tutaj, rozmowę o tym, co umożliwiło naszej cywilizacji wypracowanie właśnie tej równości, dostrzeżenie tej równej godności kobiety i mężczyzny i nieuznawanie z góry naszych przodków, czyli naszych dziadków, babć, prapradziadków i tak dalej, tego wszystkiego, tych wartości, które łączymy z zapoczątkowaniem w ogóle polskiej państwowości tak naprawdę. Czy naprawdę chcemy z góry uznać ich za głupców, którzy wierzyli w jakieś bajki, mity? Czy to właśnie, z czym mamy do czynienia tutaj, czy jeśli chodzi o jakiś nasz rozwój moralny, czy rozwój techniczny, jakikolwiek inny, to czy nie powinniśmy okazać jednak odrobiny wdzięczności i zastanowić się, co kierowało ludźmi, że jesteśmy w miejscu,
w jakim jesteśmy. I to tyle. Dyskusji. Przypominam tych, którzy nie znają naszych, że najpierw podnosimy rękę, ja to notuję kolejno i odpowiadam udziałem głosu zgodnie z kolejną. Myślę, że już osoba się zgłosiła, ale jest tutaj forma, co się zgłasza. Dobra, to ja mam w sumie kilka takich kwestii, tak odniosę się po kolei do twojego praktycznie całego wystąpienia. Na samym początku wspomniałeś o tej naturze, która nie do końca jest określona, tak? Że człowiek mniej więcej coś takiego, bo żaden człowiek nie jest ani dobry, ani zły do końca, tak? Tam na przykładzie tych... Że nie powinniśmy rozpatrywać tego, czy ktoś jest dobry, czy zły na zasadzie jakiejś tożsamości grupowej, czyli na przykład jakaś tam, no, feministki, one są złe i w ogóle jakby ich nie było, to świat by był lepszy. Albo ci katole, to jakby oni zniknęli z tej Polski, to nareszcie by było tutaj raj na ziemi. Że nie o to chodzi. Tu też skojarzyło mi się ten przykład z taką książeczką Poszukiwaniu Szczęścia Franka, gdzie opisywał strażników więziennych w Auschwitz, którzy też byli w stanie pomóc więźniom, dać jakiś kawałek chleba i to wynikało na to, że nawet największy zdrobniarz, największy, no, byśmy powiedzieli, tyran jest w stanie okazać jakąś... I z drugiej strony, jeszcze tu dodajmy do tego, że z drugiej strony, bo to w tych książkach, o których wspominałem, też jest pokazane i autorzy zaznaczają to, że to nigdy nie jest tak, że ofiara pozostaje tylko ofiarą, ten oprawca pozostaje oprawcą, tylko że te porządki się mieszają, że bywają sytuacje, w których no na przykład jest kobieta gdzieś tam bita na ulicy, ktoś zareaguje, weźmie gościa za habetę, ona go będzie bronić i teraz jakby ona będzie tamtego kopać, na przykład zostaw go, nie? W sensie, i to samo było podczas II wojny światowej, że no te granice były gdzieś zatarte w dużej mierze. Czy myślisz, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby stwierdzić, że ludzi nie można szufladkować jednoznacznie, więc to tutaj z tym się w sumie zgodzę. I dalej, mniej więcej wniosek był taki, że mężczyzna powinien pragnąć dobra kobiety, tak? Kochać ją. Każdy powinien pragnąć dobra swojego innych. Każdy osoba, jeżeli zwróciłby uwagę na ten temat, to mniej więcej do tego się sprowadza. Kwestia jest po prostu tylko tak trochę uściśle, że nie chodzi o to, że mężczyzna powinien dbać o dobro i tak dalej, bo właśnie chodzi mi o to, że wyjść ponad myślenie w kategoriach płci, a feminizm trzyma się tych kategorii. Z jednej strony mówi o tym, że właśnie są te różnice między płciami i tak dalej, a nie da się ich zatrzeć, wychodząc z perspektywy, patrząc na wszystko tylko i wyłącznie pod kątem płci. W sensie, no musimy to jakoś przekroczyć, tak, z walką klas, czy jakieś tam, że bogaci, biedni, że ci bogaci są winni, teraz ci biedni powinni pokonać bogatych, no to ci biedni staną się bogatymi, będą inni biedni i ta walka nie będzie miała końca. Jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby myśleć w kategoriach, ja bym powiedział, kompetencji pewnych, a te kompetencje mają czasami ugruntowanie też w biologii, w jakiejś mierze, czyli właśnie w płci. Dobre. Więc w ten sposób, że nie jest punktem wyjścia sama płeć jako taka, tylko chodzi o to, że kompetencje wiążą się z płcią właśnie przez pewne uwarunkowania. I do tego w sumie chcę się tutaj skłonić, że no, właśnie mniej więcej coś takiego, że mężczyzna w pewien sposób no i ma pewne predyspozycje a priori, można powiedzieć, do tego, aby chronić kobiety, tak? Jest stworzony, można powiedzieć, też fizycznie, ma większą fizyczność, ale tutaj jednak pobrzmiewało takie założenie, że mężczyzna wie pewne rzeczy lepiej, tak? Że jest w stanie zapewnić tą ochronę, albo bardziej jest skupiony na tej ochronie, że pewne wartości przez niego przesiąkają. Powiem inaczej, o co mi bardziej tu chodziło. Bo tak jak mówię, no tu mówię w kwestii statystycznej, że to jest prawda, że większość mężczyzn statystycznie jest wyższych, silniejszych i tak dalej. Ja mogę na przykład nie wpisywać się w tą statystykę, jeśli chodzi o wzrost, ale w większości tak jest. Ja stanowię tu pewien wyjątek, więc jeśli chodzi o cały ogół społeczeństwa. No i kwestia jest taka, że jeżeli chcemy bronić kogoś przed atakiem fizycznym, no to najlepiej wybrać do tego
tych, którzy mają do tego kompetencje, czyli którzy są silni i tak dalej. No i tak się składa, że większość to jest mężczyźni, na przykład w policji, w prewencji, czy w wojsku, no większość to są mężczyźni. Czyli to nie jest kwestia, że dyskryminujemy kobiety, bo są kobietami, tylko z uwagi na to, że kobiety mają z natury właśnie w jakiś sposób statystycznie no mniejszą tą siłę fizyczną i mniej są w stanie przeciwstawić się takiej agresji ze strony innych mężczyzn, no to wybieramy tych najsilniejszych, a oni okazują się mężczyznami. Zakładasz, że ta biologia jest taka dosyć kluczowa, tak? Że jest kluczowa do tego, aby pełnić pewne funkcje. No i chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że jednak mężczyźni, po pierwsze, czy są tacy moralni? No, spójrzmy na ilość mężczyzn w więzieniach, tak? W ogóle tak. Więzień. No to świadczy o tym, że mężczyźni wręcz przeciwnie, są mniej moralni, częściej ale, trafiają. Ale tu nie chodzi właśnie o kwestię moralności, bo ja powiem inaczej, że kwestia jest taka, że no jeżeli mężczyźni są niemoralni, większość ich z więzienia, no to właśnie to tym bardziej powinniśmy sobie zadać pytanie. Kurczę, coś robimy nie tak, że ci mężczyźni no, wchodzą na taką drogę. Może powinniśmy przekonstruować społeczeństwo właśnie tak, czyli pomyśleć o tym, że zapewnić pewne środowisko, czy pomyśleć, jakie uwarunkowania zapewnić społeczne, żeby ci mężczyźni nie czynili zła, tylko właśnie wykorzystali swoje predyspozycje, na przykład tą przemoc, nie do tego, żeby kraść, gwałcić, zabijać i tak dalej, tylko żeby chronić. I u podstaw naszej cywilizacji właśnie leży takie przeświadczenie, że tak, że to jest zadanie mężczyzny, prawda? I z tym się zgodzę, jednak jeśli chodzi o to jeszcze te kwestie płciowe, to wydaje mi się, że jednak technologia na dzień dzisiejszy jest na tyle nas wzmacnia, że je, no jakby przełamujemy te nasze gdzieś braki fizyczne i kobiety tak samo z karabinem są skuteczne jak mężczyźni, więc... Ja powiem tak, zgodzę się co... No właśnie, więc zgodzę się co do tego, że żyjąc w obecnych warunkach w pewien sposób można powiedzieć, że niektóre role, czy na przykład pewien podział ról, obowiązków i tak dalej może być nieaktualny. Może tak być. Nie wiem, czy tak jest. Wydaje mi się, że nie w każdej kwestii. W wielu rzeczach może tak. Może tak być. Tylko musimy cały czas pamiętać o tym, że ostatecznie to, co stanowi pewną zaporę właśnie przed dekonstrukcją tego układu obecnego, który tak działa, no to jest jednak siła fizyczna. W tym sensie, że tak jak mówię, jeżeli byśmy stworzyli armię, która składa się tylko z kobiet, no, a mamy z drugiej strony społeczeństwo, które opiera się na zupełnie innych zasadach, no weźmy taką cywilizację muzułmanów, prawda? Czy na pewno kobiety będą w stanie dać taki sam odpór jak mężczyźni sile, która chce, która uważa naszą cywilizację za wrogą, naszą kulturę za wrogą? Wcześniej klikając bombę, to nie ma różnicy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Bombę tak, ale jednak wydaje mi się, że sporo starć jeszcze jest na gruncie bezpośrednio. Oczywiście, że z tą technologią być może coś w tym jest. Ja powiem tak, że nie wiem, ale boję się takiego podejścia. Mam obawy co do tego, które mówi, patrzcie, żyjemy w takim świecie, że już te role w ogóle nie są potrzebne, zapomnijmy o tym. I w ogóle już nie przejmuje się mężczyznami, no bo tak, kobiety najlepiej jakby mogły, miały te same prawa co mężczyźni, robili to samo co mężczyźni, a mężczyźni nas tak naprawdę nie obchodzą. Nie obchodzi nas to, że siedzą w więzieniach, nie obchodzi nas to, że częściej umierają i tak dalej, i tak dalej. To wydaje mi się, że jest punkt, taki słaby punkt feminizmu współczesnego, że mężczyźni są jakby odsuwani i nie myśli się o no w ogóle o nich, tak naprawdę o pewnej odpowiedzialności, prawda? A zapytajmy no ogół społeczeństwa, czy nie chcemy mieć dobrych ojców, czy nie chcemy mieć dobrych synów, czy no nie chcemy patrzeć też pod tym kątem, prawda? Brania odpowiedzialności, wypełniania pewnych ról, no kobieta nie będzie ojcem, może być matką. Z tej strony ojcowie też są potrzebne. Nacisk na wychowanie, jednak przejdę może do pytania, czy ten problem z tymi rolami, z podziałem płciowym, czy on tylko nie istnieje dla mężczyzn? Czy tak naprawdę on jest taki realny, czy tylko mężczyźni robią takie halo wokół tego, że a kobiety się buntują i w sumie to... Czy nie wiem, czy tu chodziło... To nie ma znaczenia. Nie wiem, czy tu chodziło o jakieś halo. Chodzi mi o to, że nasza kultura działa tak, że no właśnie dopuszcza tego rodzaju rzeczy. Ja się mogę nie zgadzać z tą falą feminizmu obecną, ale jakby na to przyzwalam, prawda? I na to przyzwalam. Prawo, takie mamy skonstruowane, powiedzmy, taką mamy skonstruowaną strukturę społeczeństwa. A to jest potrzebne, dlatego że no, ta kultura musi się jakoś aktualizować. Te kultury, które są takie monolityczne, powiedzmy, one się nie rozwijają.
Dlatego, że no, tkwią w jakichś takich, można powiedzieć, prostych zasadach. Nasza kultura opiera się na wcielonym logosie. A co to znaczy? Że nie są ważne jakieś same przepisy, samo prawo jako takie, tak jak na przykład szariat w islamie, tylko ważny jest sens prawa. Jest taka fajna książka, Sprawiedliwość, sens prawa. Nie pamiętam autora. Karol, autor. Polecam bardzo. Że generalnie musimy cały czas ponawiać nasze próby rozumienia tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i skąd się wzięliśmy. Tak samo jeśli chodzi o te fundamenty, bo ktoś powie, no jak to, 2000 lat chrześcijaństwa, a niektórzy, no a dalej te patologie są. No tak, ale my do tego dorastamy i jako jednostki, i jako całe społeczeństwo, poprzez właśnie ciągłe powracanie, poprzez metanoję, czyli przekraczanie jakoś swojego myślenia, zmianę tego myślenia, próbę jakby na nowo zrozumienia tego, o co w tym wszystkim chodzi, czy my dobrze to rozumiemy, może nasze rozumienie było błędne, może powinniśmy coś zmienić, poprawić. I stąd też jest potrzebny właśnie ten margines na takie ścieranie się. I też no, potrzeba, wydaje mi się, w tym wszystkim najbardziej takiego przyjacielskiego, przyjaznego nastawienia do siebie. Na zasadzie posłuchajmy się, że jest jakiś problem, coś się dzieje, są jakieś reakcje. No szukajmy, w czym jest rzecz. Nie patrzmy tylko z jednej perspektywy i nie wdrażajmy od razu rewolucji, bo to, jak wygląda nasze społeczeństwo, jak wygląda ten podział ról i dlatego budzi to moje obawy, kształtowało się przez lata. To nie było tak, że ktoś to wymyślił, napisał na kartce, od jutra to wkładamy. To się kształtowało, więc nawet jeżeli jest ten podział na te role społecznie kształtowany przez wychowanie, to być może on dlatego jest stabilny, dlatego nasza cywilizacja, kultura tak długo działa, że właśnie jest jakoś dostrojony do rzeczywistości. Jest dostrojony do biologii, do innych rzeczy. W pewnych względach. Może w niektórych nie. Ale rozmawiajmy o tym szerzej. Nie skupiajmy się na tym, że wszystko to jest konstrukt społeczny, robimy rewolucję, zmieniamy wszystko. Od jutra. Bo to nie jest coś arbitralnego. Jest coś, co wyrosło przecież w ciągu czasu. Świat też się nie zapada. To jest w sumie... Chcemy niektórych pytania. Ja się zastanawiam, bo tutaj jest taki duży wskaźnik samobójstw, większy wskaźnik tego, że więcej mężczyzn trafia do więzienia, że ma więcej problemów psychicznych. Może to jest właśnie problem tego ustroju, że mają za dużo, że sobie nie radzą. Być może tak. Upadają. Być może tak. No właśnie, no to może w takim razie patriarchat jest nie taki, a matriarchat jest okej. Okay. Więcej kobiet. Ale to właśnie, to jest pytanie. Czy ja jako mężczyzna chcę, żeby teraz więcej kobiet umierało i popełniało zbrodnie? Przepraszam, że się przerywam, bo nie dokończyłam. No. To jest po pierwsze. Po drugie, zastanawiam się, czy w momencie, kiedy wszedł inny ustrój w życie, czy mężczyźni w ogóle pozwolili na to? Bo jak to silny mężczyzna, wyższy, silniejszy, pozwolił sobie na to, żeby słabsza kobieta zdecydowała za niego? O Boże, nie daj Boże, zrobiłam coś jeszcze gorszego. No właśnie, ale to jest dobre spostrzeżenie, bo ono właśnie co mówi? Po pierwsze mówi, że patriarchalizm jest nieunikniony. Bo jeżeli mężczyzna nie przyzwoli na to, żeby kobieta miała prawa, to ich nie będzie mieć. Więc przyznałaś właśnie rację, że patriarchalizm jest koniecznością. Pytanie tylko brzmi, jaki? Czy taki, w którym mężczyzna, czy mężczyźni w ogóle, czy jako ten... cały, można powiedzieć, cały system relacji. Mężczyźni jako ogół. Właśnie uciskałem kobiety i mówiłem, nie słuchamy was, my wiemy lepiej, co jest dla was dobre, siedź cicho, idź do garów. Czy lepszym rozwiązaniem jest patriarchalizm, bo tak mówię, no nie da się go uniknąć, taki, w którym właśnie ci silni mężczyźni mają przekonanie o tym, że kobiety są im równe w godności, może trochę inaczej patrzą. Nie, trochę inaczej patrzą na różne sprawy. Warto je posłuchać i co więcej bronić przed tymi mężczyznami, którzy właśnie by chcieli powiedzieć zamknijcie się, nie chcemy was słuchać, do garów i koniec. No nie? Tudzież jeszcze sobie roszczą na przykład prawo do ich gwałcenia i traktowania jak przedmiot posiadania. Nie? Ja osobiście nie uważam, żeby ten układ był zły. Jednak w momencie, kiedy mamy takie wyniki statystyczne, no, to trzeba się zastanowić, czy to jest w ogóle zdrowe. Tak. Bo z jednego powodu, że ci silni mężczyźni powinni tak mówić też o tym, że powinni wziąć odpowiedzialność za kobietę i dziecko, że coś tam, może mężczyzn to przytłacza.
Tak. Że oni czują się tak źle, że w końcu musi coś się stać. No właśnie. Dziwne, że tak jak widziałem. Doskonałe spostrzeżenie. Mniejsze. Doskonałe spostrzeżenie. No i właśnie o co chodzi? Właśnie jakby fundamentem naszej cywilizacji jest właśnie logos, jest chrześcijaństwo, ale co ono mówi? Jakby co tam widzimy? Widzimy Chrystusa na krzyżu, który umiera za Kościół. I to jest obraz w perspektywie chrześcijańskiej małżeństwa, czyli że taka jest rola mężczyzny. I teraz można powiedzieć, no nie, może tego nie chcemy. Może nie chcemy, może ktoś tego nie chce. Ale wydaje mi się, że no i tu już jest kwestia, można powiedzieć, bardziej moich jakichś tam osobistych przeświadczeń, ale że to nie jest tak, że właśnie mężczyźni wychodzą z takiej perspektywy, że właśnie wyrzucają to na wierzch, mówią, jest nam źle, jest nam potwornie, chcemy wszystko zmieniać, kobiety do kopalń i tak dalej. Być może, ale nie, właśnie chodzi o to, że tutaj może się przyznać, a dlatego mówię w kontekście, u nas tego nie widać, dlatego ja jakby trochę zacząłem o tym, bo właśnie pokazuję te wskaźniki, no nie? Może i daję to pod refleksję, może o to chodzi, że powinniśmy to zmienić, żeby mężczyźni tak nie ginęli, tylko co się wtedy stanie? I tutaj też może być laru, które podniosło się w Stanach, jak zaczęła maleć ilość wypadków śmiertelnych kobiet w pracy, maleć ilość wypadków mężczyzn, no to wiadomo, że jeżeli rozpatrujemy to kobiety, a mężczyźni, no to ilość jakby procentowa kobiet się podnosi. I co się wtedy stało? Larum się podniosło, że więcej kobiet umiera w pracy. No bo jak jedno maleje, drugie musi wzrastać. Vice versa, no nie? Więc pytanie jest takie, no, ja na przykład ze swojej perspektywy widzę to tak, że nie ma nic złego w tym, że mężczyzna mając kompetencje właśnie do tego, żeby, nie wiem, podejmować cięższą pracę, naraża się na ryzyko śmierci. Bo jest dominujący w tym aspekcie. Ale wydaje mi się, że szersze, trzeba patrzeć też szerzej, że kobiety też są dominujące w pewnych aspektach. Na przykład w kwestii, wydaje mi się, relacji. Ja bym uznał kobiety za bardziej dominujące. Stąd strach nawet młodych mężczyzn przed interakcją z kobietą, prawda? Jakaś mu się spodoba, to jest ta fascynacja. Peterson o tym opowiadał. I przy okazji innego wykładu też o tym mówiłem. Ale z drugiej strony jest lęk przed odrzuceniem. I on tam stoi gdzieś, on widzi, gdzieś tam się kręci, myśli, co tu powiedzieć, prawda? Dziewczyna po prostu nie ma z tym takich... Dziewczyny statystycznie, tak mi się wydaje, to jest z mojego doświadczenia, mają mniejszy problem. A z drugiej strony wynika to też stąd, że przyjmujemy bardziej, że to jest zadaniem właśnie mężczyzny podejść, że to go też jakoś kształtuje. Prawda? Uczenie się tego. Więc no, kobiety rodzą. Z tym też się wiążą pewne komplikacje, obciążenia. Prawda? Może być śmierć podczas porodu. Jest nawet noszenie dziecka przez te 9 miesięcy. Więc szersze patrzenie polega na tym, że tak jak widzę, że feministki skupiają się w dużej mierze, te współczesne właśnie na tym ucisku kobiet, opresji, na tym, co jest u nich złego, spoko. Teraz rozpatrujemy, że u mężczyzn też nie jest tak dobrze. Więc to jest to, co mówił Peterson. Musimy wybrać rodzaj trucizny, rodzaj tego, co nas w jakiś sposób przytłoczy i nadać sens naszemu życiu, też odnajdując się jakoś w tej płci, w tym, kim jesteśmy, co się wiąże z kompetencjami, wybrać... Jakbym to nazwał, wybrać własną śmierć. Bo wtedy wybieramy też życie. Prawda? Jeżeli ja chcę poświęcić swoje życie dla swojej żony, chronić rodzinę i tak dalej, narażać się bardziej przez to swoje zdrowie i życie, na przykład przez pracę, no to w tym momencie ja się czuję spełniony. Jeżeli ona chce się spełniać w tym, że ona będzie żoną, matką i tak dalej, i ona też przecież w jakiś sposób umiera każdego dnia dla siebie, poświęca się, no to ona się też wtedy w tym spełnia. I jakby no nie ma od tego ucieczki. Nie chodzi o równanie buldożera, tylko o to, co da nam właśnie w spełnienie w tym, kim jesteśmy. Co da nam rozwinąć pełnię potencjału, bo może stąd te role społeczne, stąd te podziały. I może tak trzeba na nie patrzeć. Co rozwinie jak najlepiej nasz potencjał jako kobiet i mężczyzn i społeczeństwo w ogóle. I to ja tu nie daję gotowych odpowiedzi. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że ta odpowiedź jest właśnie u źródeł naszej cywilizacji. Tkwi właśnie w tych fundamentalnych wartościach. Tylko, że o tym zapominamy, czy patologizujemy to, gdzieś schodzimy na manowce i tak dalej. Ale że w tym jest rzecz, żeby zachować pewną komplementarność, żebyśmy robili to, co nie tyle daje nam szczęście, bo spełnienie no nie polega tylko na szczęściu, na tym, że jest przyjemnie, fajnie, tylko polega na tym, że robię coś, w co się przemieniam, czyli za coś oddaję swoje życie.
w jakiś sposób, na różny sposób. Tu nie chodzi o śmierć taką bezpośrednią, jak robią to mężczyźni i co widzimy w krzyżu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, ale takim umieraniem jest też bycie matką i opiekowanie się dziećmi w jakimś wymiarze, prawda? To mnie wkurza w tych statystykach też na przykład GUS-u i innych, że jeżeli są statystyki dotyczące pracy, to kobiety pracujące w domu, gdzie to jest naprawdę ciężka praca, przecież zajmowanie się dziećmi i obowiązki domowe, że traktuje się jako bezrobotne. I właśnie, walczą o to prawo dla kobiet, żeby... Żeby to było uznane jako praca. Ja się z tym zgadzam. Prawo do emerytury i wielu pracujący mężczyźni. Dokładnie. Dokładnie. Ja na przykład w tym, o czym Pan mówił, ale też za oknem na uczelni w państwie, w ogóle nie widzę patriarchalizmu. Według tego, co ja rozumiem, że jest patriarchalizm. Więc chciałbym usłyszeć, co Pan ma na myśli, kiedy Pan mówi patriarchalizm i prawa kobiet, bo jeżeli dobrze pamiętam, taki był wystąpień. Dzięki. No. Jeśli chodzi o samo pojęcie patriarchalizmu, to nie wiem, czy był tutaj Pan doktor, czy dopiero doszedłem. Ja o tym mówiłem, że rozumiem to pojęcie w sposób ogólny, jako dominację mężczyzn w społeczeństwie, ale na poziomie stosunków społecznych, czyli niekoniecznie politycznym i tak dalej. Odróżniłem patriarchalizm od patriarchatu, jako patriarchat, jako pewien ustrój, można powiedzieć też na poziomie politycznym. A patriarchalizm jako, ja bym, no tak jeszcze trochę doprecyzowując, no to ta dominacja, ale w rozumieniu brania odpowiedzialności za życie kobiet w tym wymiarze, jak tutaj nawet doszliśmy do jakichś wspólnych wniosków, że jeżeli mężczyźni nie będą chcieli, żeby kobiety miały prawa, no to do tego nie dojdzie. Więc w ten sposób. Patriarchalizm jako właśnie taki układ tych relacji, w których no mężczyźni pełnią rolę dominującą, jeśli chodzi na przykład o siłę fizyczną i to od nich w dużej mierze zależy, czy te kobiety do głosu zostaną doprowadzone, czy nie. Ja i te patriarchalizmy mogą być różne. Jedna sytuacja. No to podałem tutaj przykład no, tej pierwszej maratonistki, na przykład taki bezpośredni, gdzie ona na przykład w, no, w słusznej walce o swoje prawa wystąpiła, ale gdyby nie znaleźli się na... To było, tego nie ma. No było, było. Teraz? A w obecnej sytuacji, tak? Tak. No jest właśnie pytanie, czy jeżeli odejdziemy od tego myślenia, czy tego przekonania, że tak jest, że u fundamentów właśnie jednak mężczyźni są tym bastionem, dzisiaj już może niewidzialnym, prawda, niezauważalnym. No właśnie. Tak, okej. Ale to domniemujemy, że są, skoro nie chcieli. Nie, nie, nie. Chodzi mi o coś innego. Że jeżeli, no załóżmy, przyjmiemy, że to już nie jest potrzebne i zaczniemy to wygaszać, to znaczy, no rozbijemy te role. To, co mówiłem, jeśli chodzi na przykład o wojsko, policję, no róbmy parytety, przemieszajmy to, zostawmy to w ogóle. Nie uznajmy, że jakikolwiek patriarchalizm istnieje, no to powstaje pytanie odnośnie właśnie zagrożenia z zewnątrz. Bo jak to się dzieje, że właśnie, no tutaj sporo osób też zaraz powie, że gdzieś ze mnie rasista, prawda? To jest też, jeśli chodzi o używanie pojęć, ale jeśli chodzi o muzułmanów, którzy w Europie, że tak powiem, już w niektórych krajach, tak jak powiedzmy Anglia, mają swoje dzielnice, zaprowadzają tam swoje prawa. Dlaczego to robią? Właśnie dlatego, że zrezygnowała cywilizacja w jakiejś mierze, w różnych rejonach już Europy, z tego, co stało się niewidzialne, a co stanowi korzeń. Dlatego nie przeszedł to tutaj na spotkanie. Gdzie pan widzi patriarchat, a nie pan to rozumie? Teraz? Bezpośrednio. Patriarchalizm. No to na przykład bezpośrednio to jest... To są służby mundurowe, to jest myślę najbardziej oczywista rzecz, która się rzuca, czyli wojsko, które chroni państwo, policja, prewencja, itd. Dlaczego w wojsku jest większość mężczyzn? Nie dlatego, że mężczyźni tak zostali, tylko dlatego, że kobiety mniej się karmią. Nie ma żadnego problemu, żeby każdy z pań, które tu są, poszły do wojska, jest tam generałem. Dokładnie. Dlatego to jest patriarchalizm. Nie, bo ja właśnie o tym mówię, że patriarchalizm jako pewien układ relacji, nie chodzi jako o coś narzucanego, jakiś konstrukt tego, jako pewien fakt po prostu.
że mężczyźni mają rolę decydującą o tym, w jakim kierunku będzie przebiegać ten podział. No, to, że no, mogę... mi się nazywał pan Akademia Nadgorza Patrefan. Panie rektor, pani dziekan. W jakim sensie patriarchat? No, no mówi pan, że jeżeli kobiety decydują, jeżeli mężczyźni decydują, to jest patriarchat. Czyli inaczej. Jeżeli kobiety decydują, to będzie matka. Ale to jest patrzenie częściowe, cząstkowe. Chodzi mi, że w ogólnym rozrachunku, jako całość społeczeństwa, no weźmy, czy to w perspektywie kultury chrześcijańskiej, cywilizacji Christianitas, czy państwa polskiego, to oczywiście tu może pani rektor rządzić, ale jeżeli u fundamentów stałoby przeświadczenie mężczyzn, że kobieta nie jest na równi z mężczyzną, to by siłą nie pozwolili na to pani rektor. Znaczy, bo mogliby siłą po prostu ją stamtąd wynieść. No mogłoby tak być, prawda? Jeżeli instytucje inne były tak sformułowane. To nie chodzi po co, bo pytanie po co już jest związane z tym, co przyświeca celowo. Mój wniosek jest taki, że kobiety, mężczyźni na tej uczelni zrobili na złość kobietom i nie zrobili rektora jako dziekana. Aha, że zrobili na złość kobietom. Tak, no bo dlaczego na to pozwolili? No to jest patriarchat, tak? Przepraszam, teraz wy dostaniecie... Większość z komisji senatu są prawie mężczyźni na uczelni. No tak, ale mówię o elektorach. Chyba tak. Będzie widział też z większych mężczyzn. Nie no, chodzi mi o to, że tak jak mówię, chodzi mi o to, że generalnie mężczyźni jako ogół, patriarchalizm, tak jak mówię, że mężczyźni jako ogół dysponują ostatecznie siłą, no bo tu są różne argumenty, różne sposoby wyborów, różne sposoby dzielenia tych ról w społeczeństwie, prawda? Tylko, że u podstaw, no zawsze jest no gdzie nie ma jakiejś zgody, powiedzmy, na coś konkretnej i żadne inne rozwiązania nie działają, no to ostateczność to jest siła, prawda? Ostateczność. No i chodzi mi o to, że właśnie, że te ostateczne decyzje w tej kwestii, jaki będzie ten układ społeczny, no w dużej mierze zależą właśnie od mężczyzn, dlatego że oni tą siłą fizyczną dysponują. To nie to jest zastrzeżone. To znaczy pan jakby całkowicie odsuwa na kulturę. Tak? Nie, nie odsuwa. Może inaczej, że... Ale może inaczej, że bastionem ostatecznym, czyli jeżeli na przykład stykamy się, jest zderzenie cywilizacji, zderzenie właśnie kulturowe, prawda? Gdzie nie ma porozumienia na żadnej innej płaszczyźnie, to ostatecznie trzeba bronić tej kultury. Teraz pytanie, co stanowi bastion tej kultury dla zagrożeń zewnętrznych, prawda? No co? I co stanowi jakby bastion, też jakiś wewnętrzny modus operandi? Teraz rozumiem, patriarchat jest czymś nieunikniony, bo patriarchat oznacza dominację siłą, a mężczyźni zawsze będą dominować siłą. Dobrze pana rozumiem? Tak, i właśnie okay. różnice w patriarchalizmach rozumiem właśnie tak, że kwestia jest wyboru, czy właśnie kwestia patriarchalizmu, że czy mężczyźni rezygnują z użycia siły dla jakichś środków na przykład, też jest patriarchalizm. Jasne, tylko, że rezygnująco nie muszą podjąć tą decyzję. Ja rozumiem prawa kobiet, bo to chyba będzie też nie pojawiło. Nie, nie, bo tu mówiłem o kontekście bardziej, chodziło mi, w jakiej relacji jest ten właśnie patriarchalizm do praw kobiet. Ale generalnie zwróciłem uwagę na to, że mówimy właśnie o prawach kobiet, możemy mówić o prawach mężczyzn, ale tak naprawdę powinniśmy mówić o prawach ludzi w ogóle. No ja się zgadzam, tylko skoro użył pan pojęcia prawa kobiet, to jestem ciekaw, jak pan nie rozumie. No to jest kwestia właśnie wolności, tego... Jaki jest zakres, jakie są granice wolności z uwagi na daną płeć, prawda? Jeżeli przyporządkowujemy to do danej płci. Czyli określone prawa, no powiedzmy, no tak patrzymy z perspektywy, weźmy feministyczne. Czyli że te prawa, powiedzmy, mężczyzn są większe. Czyli one mają większą wolność do decydowania o swoim życiu w różnych kwestiach. Czyli prawa kobiet to jest wolność kobiet do decydowania o swoim życiu. No tak to w ogólnym rozrachunku. Tylko doprecyzuję, że właśnie pokazywałem tutaj to w tej perspektywie, że z prawami, że nie można oddzielać pojęcia praw od pojęcia obowiązków i różnice właśnie, czy to, że mówimy o prawach kobiet i mężczyzn, nie powinno się rozpatrywać tylko pod kątem samego podziału na płeć, ale pewnych kompetencji, z których wynikają pewne obowiązki, pewną odpowiedzialność, prawda? I to po prostu ma związek z płcią, czyli te kompetencje i możliwość podjęcia określonej odpowiedzialności, obowiązków. Ja chciałem tak powiedzieć krótko, że jeśli spojrzeć, no w sensie debatujemy tutaj nad tym, czy te prawa kobiet, a ten patriarchalizm, jakby spojrzeć na to z takiej trochę szerszej perspektywy, powiedzmy z jakiejś tam kosmicznej skali, że na Ziemię przylatują obcy i zaczynają strzelać do wszystkich, to
nie jest ważne, czy strzelają do kobiet, czy do mężczyzn. Strzelają do ludzi i to, no to pokazuje, jak w skali wszechświata jesteśmy mikrzy. Ja nie określę siebie feministą, ale na pewno chcę działać też na rzecz jakichś tam ulg, bo to działa... Ale zaraz, ulg czy prawda? No, prawda, po prostu innego słowa użyłem. Nie wiem, czy pan wie, jak działa w Dublinie biurokracja. W Dublinie biurokracja wygląda w taki sposób. No wiadomo, że Irlandia od Wielkiej Brytanii odłączyła się już to tam 100 lat temu prawie. Po 1916. No i ale do tej pory w Dublinie wygląda to tak, że jeśli jest jakaś podpisywana, czy w jakichś państwowych, czy też często w jakichś prywatnych firmach, jeśli jest coś podpisywane, to ta umowa jeszcze musi iść do zatwierdzenia do Londynu i dopiero potem z powrotem wraca jeszcze razem z odpowiedzią z Londynu, czy mi się to podoba. Więc no, kobiety w taki sam sposób sobie wywalczyły te swoje prawa do głosowania 100 lat temu. W tym roku obchodzimy w Polsce jakby stulecie nadania praw. Chodzi mi o to, że... Ale właśnie mówisz, wywalczyły sobie. Mi się nie podoba właśnie to stwierdzenie, bo się mówi, kobiety wywalczyły sobie, a właśnie jakby cała istota tego, o czym tu mówiłem, to jest taka, że nie byłoby to możliwe. To znaczy nie możemy myśleć tylko w kategoriach kobiety sobie wywalczyły, tylko wywalczyliśmy równość praw ludzi. No to w taki sposób możemy mówić z perspektywy osób, które żyją w 2018, ale jeśli bylibyśmy w 1918, no to nie wiadomo, jakie mielibyśmy zdania na ten temat, bo byśmy się też wychowali pewnie w innych nastrojach społecznych. Ale już nie o to mi chodzi. No tak, ale mężczyźni, gdyby nie chcieli, żeby te kobiety miały te prawa, to się zgodziliśmy, że to by się nie udało. Chodzi mi o to, że nie patrzmy na ludzi jako na płeć. Chodzi mi o to, no, że dokładnie. Ostatnio w internecie dowiedziałem się w jakiejś dyskusji, że sam fakt, że jestem mężczyzną sprawia już, że jakieś kobiety mogą się poczuć tym urażone. I to ja jestem zawsze dla nich no jakiś właśnie. Taki napastujący. I no ja się z tym totalnie nie zgadzam, chociaż rzeczywiście jak... Ja chcę, żeby było dobrze. Jeśli średnia mówi, że dziewczyny, jeśli, przepraszam, kobiety źle znają SAT w Stanach Zjednoczonych, tak średnio, no to dobra, ale jeśli jest kobieta, która jest genialna i super robi matematykę, to dlaczego nie może iść pracować w środowisku typowo męskim? Jeśli jest kobieta, która jest, nie ukrywajmy żadnych tak, ale jest strasznie napokolona, taki gigant, mięśnie, dlaczego nie może iść pracować w prewencji policji? A przynajmniej jest to tak jakoś, nie to, że jest oficjalnie zakazane, ale jakby poszło, to by ludzie na nią tak nie patrzyli, że o, ta to robi w prewencji. Więc... Ale wiesz co, bo właśnie wydaje mi się, że to co mówisz, to jest właśnie istota tego, co tu chciałem pokazać. Tak, jeszcze tylko dodam, że jeśli więcej mężczyzn umiera w pracy niż kobiety, no to może to niekoniecznie jest zawsze powiązane z płcią. Może to chodzi raczej o to, że jest miejsce pracy nieprzystosowane do tego, żeby nie to, że mężczyźni tam robili, tylko żeby ludzie tam pracowali. Są na przykład jakieś źle zamontowane śruby na taśmą ciągu, przez co robotnikom ręce tam śruby. Tak, ale chodzi o to, że no, wychodzi na to, że mężczyźni bardziej się godzą na taki rodzaj pracy. Tylko wydaje mi się, że właśnie że to jest słuszne to, co powiedziałeś pod tym kątem, że właśnie, tak jak ja to widzę, współczesny feminizm fiksuje się na właśnie krzyczy o prawach, na zasadzie rozciąga jakby tą wolność bez myślenia po pierwsze o konsekwencjach, a druga rzecz, że właśnie on nie jest w stanie wyjść poza te kategorie płci, dlatego że już sama nazwa, feminizm już tworzy je kategorie. A ja wychodzę z perspektywy, tak jak to, co powiedziałeś, że mamy pewne tendencje, pewne różnice, prawda, które są na poziomie ogólnym i powinniśmy je zaakceptować, ale generalnie powinniśmy pamiętać, że te różnice, ich przyczyną nie jest, tak jak ja bym powiedział, jest płeć jako podstawa, tylko chodzi o to, że to są różnice dotyczące kompetencji, tak jak mówiłeś, bo mogą być jakieś umięśnione kobiety do prewencji, czy jacyś mężczyźni, którzy mają kompetencje bardziej kobiece. Więc kwestia jest kompetencji, a sprawa wygląda tak, że po prostu w dużej mierze ileś tych kompetencji jest związane z płcią, prawda? Ale że to nie jest jakby... Znaczy, trochę też zauważyłem, że ostatnio feminizm skupia się raczej na chęci odbierania jakichś przywilejów mężczyznom i nadawania ich przez kobiety, a nie na rzeczywiście zrównaniu tej płci. No bo ja, jako tam, powiedzmy, jakiś tam działacz, ja rzeczywiście chcę, żeby było tak, żeby każdy był zadowolony. Ja nie działam... Czy tak się da? No, można próbować. No, tak, ale czy chodzi ci o równość, bo mówisz, że działasz też. Czy chodzi ci o równość, czy to... Chodzi mi, że na ciebie, to nie jest równość opartej na identyczności, czy bardziej właśnie na tak, stosunku? Tak, to nie jest tyle, że ja działam na rzecz kobiet, ani na rzecz na przykład osób homoseksualnych czy transseksualnych, tylko po prostu na rzecz ludzi, żeby nikt się nie czuł w jakiś sposób uciśniony w społeczeństwie. No, czyli generalnie zgadzamy się co do tego, jako, wydaje mi się, społeczeństwo,
nie każdy człowiek z osobna, bo bywają na pewno jakieś wyjątki tego, ale jako społeczeństwo. I to, co leży u fundamentu właśnie naszej cywilizacji, to jest przeświadczenie o równej godności kobiety i mężczyzny. I wydaje mi się, że wiesz, no każdy chce dobrze dla innych. Problem polega na tym, że czasami źle rozpoznajemy, co jest dobrem, bo nasza perspektywa jest ograniczona. Wydaje mi się, że tak jest ze współczesną falą feminizmu, że generalnie zamyka się w pewnym obrazie. Ja być może też się zamykam w jakichś obrazach, tylko chodzi o to, że wydaje mi się, że trzeba pokazywać różny sposób patrzenia na te rzeczy i właśnie myślę, wychodzić, jeżeli chcemy równości, no to właśnie nie możemy patrzeć na kogoś właśnie przez pryzmat płci, a wydaje mi się, że to właśnie robi feminizm, że mężczyźni to, że już samo słowo ten patriarchalizm już wzbudziło jakieś takie, można powiedzieć, emocje, że jak to, przecież to jest coś złego i tak dalej, no ale tutaj starałem się pokazać, że niekoniecznie, że być może, skoro różnimy się w kompetencjach, w sensie różnic płci, no to powinniśmy jakby tak ustawić się względem siebie, w takie relacje wchodzić, które pozwolą nam na pewną komplementarność właśnie kobiet i mężczyzn jako indywidualnych jednostek między sobą, żebyśmy się od siebie uczyli i nawzajem uzupełniali, a nie zwalczali i mówili o jakiejś konkurencji, prawda? I to była walka między kobietami a mężczyznami, między prawami kobiet a mężczyzn, między odpowiedzialnością kobiet a odpowiedzialnością mężczyzn. No nie. Myślę, że trzeba to patrzeć właśnie na to szerzej, tak jak mówisz, na zasadzie odpowiedzialności mnie za innych, innych za mnie i za to, żeby się rozwijać, czyli rozwijać pełnię swojego potencjału w zgodzie ze swoją tożsamością, co posłuży mnie i innym. Ale jaka jest też różnica między wprowadzeniem takich jakby praw kobiet państwowa, a zaakceptowaniem ich społecznie, bo na przykład w PRL-u promowano kobiety na traktory, chociaż to nie weszło, no bo społeczeństwo było jeszcze wtedy no, 60 lat do tyłu. Właśnie. Więc prawo nie jest, o właśnie, bo tutaj Dawid pewnie powie, że prawo wychowuje też oczywiście czasami pewne rzeczy w taki sposób tworzy, prawda? Musimy karać pewne rzeczy, ale w tym przypadku wydaje mi się, że nie jest dobrym rozwiązaniem właśnie od razu wychodzenia z rewolucyjnymi pomysłami tworzenia tego na zasadzie jakichś politycznych projektów, prawda? Czy takich projektów, które dekonstruują na przykład małżeństwo, rodziny, które no, tworzą jakiś dziwny porządek, właściwie no, porządek, jak powiedział, że chaos, po prostu rozbijają pewne instytucje, pewne role, pewne ustawienia społeczne, które kształtowały się w sposób dynamiczny przez długi czas i nagle robimy rewolucję i skoro to jest konstrukt społeczny, to wymyślamy to. Znaczy ja nie mówię, że kobiety na traktory to był zły pomysł, tylko przy okazji nie robiono nic, żeby społeczeństwo nauczyć, że to nie jest nic złego, ani takiego, co nie powinno być. Jeśli państwo mówi, że idźcie pracować tak jak mężczyźni, co jest może rzeczywiście nieakceptowane tam w jakichś wioskach, takich bardziej rozwijanych społecznościach, tak? No nie wiem, ja bym nie chciał się na przykład zamieniać żoną, na przykład wprowadzamy równość, takiej, której ja na przykład nie akceptuję tego rodzaju równości, typu na zmianę się zamieniam z żoną na przykład w rąbaniu drewna, prawda? Ja tam jednego dnia, ona drugiego dnia i zamieniamy się tak, i zmywanie, i rąbanie drewna. No i kto będzie bardziej umęczony po tym wszystkim? No jeżeli ona jest, będzie jakąś tam drobną dziewczyną, to co ja chcę, kurczę, zamęczyć na śmierć? To przecież nie o to chodzi, nie o taką równość mi chodzi. Chodzi mi o taką równość, żeby moje prawa były adekwatne do obowiązków. I taka proporcjonalność między nami była. To prosta rzecz. Rozumiem, że ten wątek został przeszedł do realu do Facebooka. Do Facebooka. Proszę jednak o postępowanie. Skarżenie. Jeżeli ktoś chce porozmawiać między sobą o sukces panki, można to zrobić na korytarzu. Bądźmy, jest to z tym miejscu nauki, bądźmy na jutrojutrznie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Tak. Ja już chyba wymyśliłem trzeci początek dla swojej wypowiedzi. A generalnie wydaje mi się, że to, co na przykład mną kieruje generalnie w popieraniu, jeśli chodzi o zasadę pewnej dominacji mężczyzn, to, co teraz dopiero do mnie doszło, to jest też kwestia o takiej walki mężczyzn również, o taki ideał kobiecości tak naprawdę w naszym mniemaniu, który pewnie teraz się rozjeżdża zupełnie z ideałem kobiecości postrzegany przez nie samo. Ale chodzi o taką na przykład o to, że generalnie
co wrażliwszy mężczyzna, pewnie kobieta również, tak naprawdę potrzebuje takiej łagodności, delikatności na co dzień. Piękne, jakiegoś szacunku, niepodnoszenia głosu, nie wiem, brak wulgaryzmów. I tak naprawdę, nie wiem, każdy z nas obcował z kobietą, jej delikatna skóra i tak dalej. To wszystko powoduje, ja myślę, że dzisiaj, kiedy zaczyna to zanikać, kiedy kobiety zaczynają patrzeć na świat jako obszar walki, o prawa, o coś tam, zaczynają nie przypominać tych wrażliwszych mężczyzn lepszych, tylko wybierają sobie tych gorszych, którzy właśnie walczą, są przebojowi, coś tam, to trzeba walczyć o swoje. I ostatecznie coraz bardziej tej takiej właśnie delikatności, nawet tej takiej postawy służebnej wobec innych, na czele z dziećmi tak naprawdę, to mnie jako mężczyzna, jako ojca dotyka. Także widzę, że gdzieś tam no nie myśli się tak bardzo dużo o dzieciach, o ich świecie wewnętrznym. Również o małych dziewczynkach. Tu nie chodzi o to, że tylko o chłopaczek, ale o małych dzieci. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma taki romantyczny ideał kobiecości w ogóle w związku międzyludzki, jako czegoś, co wzniaśla, co powoduje jakąś tam szeroko pojętą miłość, no to faktycznie to we mnie, jak widzę, nawet realizujące się kobiety gdzieś tam w pracy, chociaż widzę teraz, że większość jednak miejsc pracy jest bardzo stresujące. I kobieta czasami musi pracować bardzo długo. Ma małe dzieci, te dzieci w ogóle nie widzą matki, tak? Ojca też, no bo takie są dzisiaj miejsca pracy i jest stres. I na przykład ten potencjał kobiety, jakiś taki właśnie, no dzisiaj kobieta zestresowana, jak wróci do domu, to ona nie może dać tego piękna, nie może dać tego, tej łagodności, bo ona na to musi odreagować. Często odreaguje niestety. Ale to już jest jakby wola jednostki, to jak sobie delikatna i piękna. Chciałem tylko dokończyć, też dopiero teraz do mnie to doszło, że wydaje mi się, że jednak kością niezgody często są niestety dzieci. W sensie w małżeństwie nie ma kłótni, dopóki nie pojawiają się dzieci. W sensie małżeństwo staje się więzieniem dla kobiety. W sensie jak obydwie strony dążą, korzystają z prawa do samorealizacji, to wtedy jest okej. I ten mężczyzna gej też jest okej, bo on przynajmniej nie wymaga od kobiety, że ona ma się zajmować dziećmi w domu na przykład, albo że ona ma brać odpowiedzialność za dzieci. I to jest w ogóle kwestia też podejścia, w ogóle też chodzi o mężczyzn, podejścia do życia. Czy właśnie korzystamy z prawa do jak najlepszej miłości w stosunku do innych, do kogoś? Czy korzystamy z prawa do samorealizacji, do spełniania indywidualnego? Bo jeżeli faktycznie jest teraz szeroko promowane i szeroko być może akceptowane właśnie prawo do samorealizacji, to dziecko staje się przeszkodą, jego niepełnosprawność, tak? Bo dziecko do któregoś roku życia, przynajmniej 10, a już szczególnie do 3-4, jest niepełnosprawne samo sobie. I teraz potrzebuje tej opieki bardzo czułej, tak jak mówię, bo jeżeli nie jest czuła opieka, to moim zdaniem stąd ty można też tłumaczyć te statystyki mężczyzn, którzy idą do więzienia albo coś tam. No bo jeżeli nigdy nie zaznali piękna w życiu, jakiejś cierpliwej miłości i tak dalej, bo rodzice byli rozbiegani obydwoje, bo kobiety stwierdziły, że dla nich to jest więzienie i mężczyźni z kolei to jest też, no. Ja na przykład też przeżyłem czas, kiedy się opiekowałem dziećmi. No i miałem pewne blokady. Uważam to zresztą za dobre jednak, że gdzieś tam nie rozczulałem się na gronie opłat, nie rozczulałem się nad jakimiś tam wypadkami i tak dalej. Nie przytulałem ich tak, jak wydaje mi się, powinni być przytulani się swoją matkę. I uważam to za coś, co ostatecznie na nich jakoś tak pozytywnie nie mogło wpłynąć. Że właśnie, że gdzieś tam na tym bardzo młody merdowa w sumie już wszystko poza tak, głową. Tylko się on właśnie odniosę się tylko krótko, bo generalnie się z tym zgadzam i wydaje mi się, że właśnie, że czasami tu wchodzą tak jakby pewne sytuacje się zapętlają, no bo teraz właśnie, no jak są nieodpowiedzialni rodzice, na przykład taki ojciec, który jest jakimś agresorem, nie wiem, alkoholikiem, inne rzeczy, no to może na przykład utrwalić w córce przekonanie, że no tacy są mężczyźni i ten patriarchat to jest opresja, czy patriarchalizm i trzeba sobie radzić samemu, czyli nie obchodzą mnie ci mężczyźni, ja sobie sama będę radzić. Czyli poprzez sytuację, w której mężczyzna nie wziął odpowiedzialności za swoją rodzinę, prawda? Nie był raczej tym, który zapewnia bezpieczeństwo, bierze odpowiedzialność tylko krzywdzicielem, no to potem jest walka właśnie o prawa, ale w kontekście jakby w ogóle
olewania odpowiedzialności mężczyzn i jeszcze bardziej ich zwalniania z tego. No i w tym momencie jest taki problem, no bo weźmy, że taka dziewczyna, ona na przykład będzie uprzedzona właśnie potem do mężczyzn, którzy naprawdę chcą wziąć tą odpowiedzialność. Będzie, że no ja was nie potrzebuję i tak dalej, ale to jest problem, no bo wtedy niczego nie naprawiamy. Skąd się mają brać ci odpowiedzialni potem mężowi i ojcowie, prawda? Jeżeli na przykład dziewczyna nie będzie domagać się od niego, po pierwsze, żeby złożył jakieś przyrzeczenie przy świadkach, że na przykład, że nie zostawi, co by się nie działo, że weźmie odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań, ewentualne dzieci i tak dalej, nie? Jeżeli ludźmi, czy mężczyznami, którzy, czy podejmują jakąś pracę, bo mówią, wezmę tą ciężką pracę, żeby moja na przykład żona czy dziewczyna nie musiała się tak męczyć, żeby może była spokojniejsza, żeby była dla mnie łagodniejsza, bo wolę jak się uśmiecha, wolę jak się uśmiecha niż jest zmęczona, no to chodzi o to, że w tym momencie też oczekuje jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś rodzaju, jakiejś, nazwijmy to gratyfikacji. W tym sensie, że jeżeli będzie tylko podejście w społeczeństwie, a takie trochę się zaczyna tworzyć, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych to zjawisko jest większe, typu pojawiają się na Twitterze hashtagi kill all men, zabić wszystkich mężczyzn, że mężczyźni to dupki i tak dalej, no to zgodnie z jaką logiką taki chłopak nastoletni, jeżeli widzi, że jego koleżanki mówią, że mężczyźni tylko agresorzy, opresyjni, durni i tak dalej, to mówi, po kiego ja mam brać odpowiedzialność za cokolwiek w swoim życiu, jeżeli tak wszyscy mają mnie za durnia, jak chcę podjąć jakąś odpowiedzialność, chcę się zachować rzeczywiście jak mężczyzna, brać konsekwencje na siebie swoich działań, a w żaden sposób nie jest to uznawane. Nawet jeżeli swoje życie poświęcam, prawda, to mną gardzą. Więc to jest kwestia do zastanowienia z dwóch stron, że powinniśmy siebie nawzajem szanować, a nie traktować się jako dwie strony jakiejś wojny, bo to jest bez sensu, przecież nie o to chodzi. Jest to pytanie. Przechodzimy do kolejnego pytania, do nas pokać jeszcze trochę. Dla kogo pokładę dodatkowo? Proszę do siebie. Ale o miesiątki jest bardzo złe pytania, żeby im powiedzieć. Dokładnie. Dobra, znaczy ja dwie kwestie poruszył. Jedną uwagę na początek. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, pewnie na dłuższą to jest rozmowa, ale wydaje mi się, że akurat te twoje nawiązania do Islam, one były trochę jednak tendencyjne, tak? Ale takie są. No tak, Koran mówi, że kobiety, zdanie się jednej, zdanie zgoda. Dwóch kobiet liczy się tak jak jedno mężczyzna. Zgoda, moment. Tylko co, mam wrażenie, że oczywiście, że w Islamie nie będziemy mieli całkowitej równości między mężczyznami a kobietami, tylko pytanie jest teraz na którym poziomie? Na poziomie godności czy na poziomie funkcji? Bo obawiam się, że na poziomie godności tam będzie miał jednak... Nie ma. Mahomet mówi wprost. Ale Mahomet wprost mówi, że tak nie jest. Poczekaj, jest to w Koranie i w Hadysie. Ale ma z bardzo prostego względu. Kobieta jest jednak dokładnie tak samo jak mężczyzna stworzona przez Allaha. Tak, ale ma mniejszą godność, o czym mówi bezpośrednio sam Mahomet w Koranie i o czym mówi w Hadysie. Poczekaj, tylko jeszcze raz. Tylko, że to jest godność manifestacji kulturowej, a nie godność co do człowieczeństwa. To znaczy, tam nie ma... Nie, co do człowieczeństwa. Kobieta nie jest niższym człowiekiem. No w pewnym sensie jest, bo oni inaczej rozumieją, to jest tak, mamy pojęcie właśnie godności, używamy nie na poziomie godności, jest tak samo, tak? Miłość się chodzi, miłosierdzia, nie czy innego znaczenia. Mam wrażenie, że generalnie sprawa jest dosyć, że sprawa jest generalnie dosyć złożona. Tam jest kobieta własnością mężczyzny. Między innymi sprawa jest dosyć złożona, dlatego że ty się odwoływałeś chociażby do szariatu, z tego co ja wiem jest olbrzymi problem też z ustaleniem, które rzeczywiście regulacje przyjmowane na przykład w krajach muzułmańskich rzeczywiście wynikają z ustanowienia religijnego, a które są jednak naginane z perspektywy kulturowej. Ale... Znaczy, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że obawiam się, że to twoje stanowisko należałoby jednak dosyć mocno zniuansować. No, zapewne tak, bo wiesz, ja jeszcze też zaznaczę jedną rzecz, bo to co pokazywałem na tym obrazku tam z tym kamienowaniem i tak dalej, ja tu się odwołuję do Islamu w jego, jakby mówić, w jego rodzimych warunkach. To znaczy, bo mamy muzułmanów na przykład w cywilizacji chrześcijańskiej, w krajach europejskich, no i czasami się bardzo dobrze asymilują. Na przykład ostatnio też robiłem taką grafikę na koszulkę Mustafy Abramowicza, porucznika, to jest, był niedawno zmarł, ostatni ułan polski, który był Tatarem, był muzułmaninem. Ale chodzi o to, że perspektywa tych ludzi, tych zasymilowanych, jest taka, że oni żyją jakby dostosowują się swoje zachowania do tego, jak funkcjonuje kultura. Jeżeli zobaczymy w tych rodzimych miejscach
islamu, gdzie on jakby żyje jako coś takiego, można powiedzieć, swoistego typowo, czyli nie jest gdzieś tam osadzony na jakimś innym gruncie, no to jest generalnie sytuacja właśnie taka. Tylko jeszcze raz, pytanie jest, czy to jest kontekst, powiedzmy, cywilizacyjno-kulturowy, przez który pewne religijne się nie mogą przebić? Zobaczmy, kim był Mahomet, jak zginął. Śmierć Mahometa opisana przecież jest też w hadisach, nie pamiętam, czy to jest w Sahih al-Bukhari chyba. I no, jest taka, że generalnie no, wielożeństwo to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, że kobiety można było mieć też jako niewolnice. Ich jak zginął? Zginął otruty przez Żydówkę, której zamordował rodzinę w tym ojca męża tam brata. Można pokazać idee, które bardzo długo się przebijały chrześcijaństwem, mimo tego, że są wprost na przykład zapisane w Nowym Testamencie, a w sensie kulturowym przebijały się bardzo mocno, dlatego że presja powiedzmy kontekstu kulturowego była tak silna, że o to mi pochodzi, tak? Ale pociągnę ten wątek w troszkę inną stronę. Ty powiedziałeś o pewnej, nie wiem co, wręcz o pewnym wręcz ontologicznym wymogu patriarchalizmu, tak? To znaczy on jest tak wmontowany do pewnego stopnia w nasz sposób bycia człowiekiem po prostu, że ciężko go będzie jakby odwrócić. To znaczy, próba przewrotu też i tak będzie oparta o niego. I teraz ja bym chciał nawiązać do jednej, mam wrażenie, dosyć ciekawej rzeczy. Teraz tylko zastrzegam, że nie mam tu zupełnej pewności. Ale chyba jeśli weźmiemy, podawać przykład na przykład wojska, policji, tak, służb mundurowych. Teraz jestem pewien, czy egzaminy, czy wymagania powiedzmy na egzaminach dla kobiet są dokładnie powiedzmy takie same jak dla mężczyzn. Do policji chyba nie było. A jeśli nie, no to właśnie jest pytanie na to samo stanowisko, dlaczego? Właśnie, natomiast nie wiem, wymagany wzrostu kobiet. Nawet jest, one mają... Że co jest? Wzrost? Że w żandarmerii wojskowej z tego, co się orientuje, to na przykład nie jest brany pod uwagę wzrostu kobiet, a u mężczyzn tam musi być na 180. No właśnie, czyli inne kryteria... Chodzi mi generalnie o taką sytuację, nie wiem, czy kojarzycie... Nie chcę tego też rozwijać, bo to jest jeszcze bardziej złożony problem. Kiedyś chyba w programie Tomasza Lisa z parę lat temu pojawiła się taka wypowiedź Korwina, która była olbrzymią burzę, gdzie Korwin krytykował paraolimpiadę, tak? I oczywiście, jak to Korwin, gdyby trochę pewne rzeczy poprecyzował, może by było wiadomo mniej więcej o co chodzi Korwinowi. Generalnie chodziło o jedną prostą rzecz, że jeśli chcemy mieć rzeczywiście zawody sportowe uniwersalne, no to nie tworzymy żadnych kategorii, tylko proszę bardzo, wszyscy startują, no i wygrywa ten, kto wygrał, tak? To znaczy, jeśli my tworzymy paralimpiadę, to nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, paralimpijczyków zabierać prawo do startu i tak dalej. Tylko chodzi o to, że wszyscy dobrze wiemy, że gość startujący, no nie wiem, bez jednej nogi, no nie jest w stanie dobrze... Ale słuchaj, przykład damy... Nie, ale czekaj, bo chodzi mi o bardzo prostą rzecz. Ale tak było. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że powiedzmy... Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, i teraz, przecież kobiety też startują osobno. Dajmy przykład, bo mówisz o hipotezie, dajmy konkret. Ostatnio, nie wiem co to były za biegi, nie jestem w temacie jakoś tak sportowym bardzo, ale było tak, że jakaś właśnie, że niby Senia, czy jak ona się tam nazywała, taka niby murzynka, co urodziła się jako gościu, transgender. Nie, ona się urodziła jako hermafrodyta. Hermafrodyta, no nie wiem, ale właśnie też wchodzi kwestia tego teraz, że jeżeli przechodzimy na przykład do kwestii płci rozumianej kulturowo, którą jeszcze tak jak są pomysły już gdzieś, są wdrażane nawet prawnie, że teraz ja sobie mogę wymyślić płeć, nieważne, że się urodziłem jako mężczyzna, ale teraz sobie postanawiam, że od dzisiaj jestem kobietą, no i teraz czy mogę brać udział w zawodach z innymi kobietami, kiedy na przykład, no ja akurat mam nogi krótsze, ale niech to będzie, kurczę, jakiś umięśniony murzyn, prawda, no i on, no jakie ktoś ma z nim szanse, prawda? Czy o taką mówię, to co, to traci sens, to przestaje być zabawne. Sytuację, że na przykład mamy jakieś służby ratunkowe. I teraz się okazuje się, że na przykład najlepszy z ratowników męskich dobiegłby do poszkodowanego powiedzmy 15 minut, najlepsza ratowniczka jest w stanie dobiec do niego powiedzmy 13 minut. I teraz ten gość umiera, a my rodzinie mówimy, no wie pan, musi pan zrozumieć, no akurat mieliśmy kobietę, więc jej trzeba dać porę, ona miała 2 minuty dłużej biegła, no trudno, tak? Znaczy obawiam się, że są pewne sytuacje, które relatywizują co do wymagań. Kompetencji, co do kompetencji relatywizują jakby płciowość, dlatego że nas generalnie nie interesuje, kto to zrobi, nas interesuje efekt. To ma być zrobione maksymalnie dobrze. Jak to zrobi lepiej kobieta,
Niech to robi, nie ma żadnego problemu. Natomiast chodzi o to, że stwarzamy właśnie takiej sytuacji na zasadzie, no dobra, ona dostanie powiedzmy 2 minuty fory, czyli będzie mogła biec do tego poszkodowanego 2 minuty dłużej i dopiero wtedy będzie ponosiła odpowiedzialność na przykład za narażenie na życie. No kurde, jest do pewnego stopnia jakby absurdem, co wcale nie oznacza, bo ty to podkreślałeś dosyć mocno, że mówimy o pewnej większościowej jednak skali, tak? Bo w przypadkach jednostkowych to może być, no nie wiem, obawiam się, że ktokolwiek z nas moglibyśmy, obawiam się, prawie że wszyscy wyskoczyć, nie wiem, z Janą Jędrzejczyk do klatki i obawiam się, że zostajemy znudzeni wszyscy, tak? Naraz po prostu. Sorry, nie? Natomiast prawda jest taka, że Jędrzejczykowa wyskakuje z Halidowem do klatki i obawiam się, że to się kończy nie ustrzale po prostu, tak? Czy kompetencje i pewne możliwości. Że, tak jak mówiłem, że to nie jest kwestia samej płci. Ale ludzie, jasne. To nie jest kwestia samej płci, tylko to, że po prostu pewne kompetencje są z tą płcią związane. I o to chodzi, tak, nie? Tak. Teraz ja jeszcze jedno, że zwróć uwagę. To jest bardzo ciekawa sprawa, jakby przeanalizować, w jaki sposób same kobiety, powiedzmy, mianujące się gdzieś działaczkami ruchu feministycznych, walczą też o pewne prawa kobiet, tak? Czyli na przykład, dlaczego jest tak, że jest znacznie większy nacisk na przykład, dlaczego jest silny nacisk na pewne rodzaje ucisku kobiet, a na pewne niekoniecznie. Pamiętam sam taką dyskusję kiedyś gdzieś w mediach, chyba u Morozowskiego, kiedy sytuacja dotyczyła bodajże prostytucji. No i pojawił się taki zarzut prostytucji albo pornografii. Pojawił się taki zarzut, no dobra, ale dlaczego w takim razie właściwie organizacje feministyczne nie walczą z prostytucją, nie walczą z, powiedzmy, z pornografią, bo co właśnie oszukujmy się, jest to miejsce ewidentnej dominacji, to myślę, no takiej moralnie ewidentnie złej przez mężczyzn, tak? No nie czarujmy się, większość pornografii jest jednak kierowana do mężczyzn, no i większość takiego zjawiska jak prostytucja też jest kierowana do mężczyzn, no raczej nie jest to. To zależy jak to porno. Okej, to opowiesz nam za chwilę sporo. Boję się wiedzieć, jak to wygląda w takim razie, nie? No nie, ale chodzi o to, że generalnie ta sytuacja jest dosyć problematyczna, tak? To znaczy, o jaki rodzaj praw, powiedzmy, czy o jaki rodzaj społecznych godności w przypadku kobiet my będziemy też walczyć, tak? Dlatego, że być może jest tak, że czy z jakiegoś powodu jednak, na przykład niektórym środowiskom kobiecym, teraz stawiam bardzo kontrowersyjną tezę, jest wygodnie z pewną formą, no nie wiem, ucisku kobiet, albo pewne rzeczy nie są postrzegane jako ucisk kobiet, właśnie chociażby ze względu na problematykę moralną, czy psychologiczną, która się to wkłada, tak? Bo nie oszukujmy się. Możemy się różnić tutaj niesamowicie aksjologicznie. W miarę się dogadamy co do tego, że za tą samą pracę na kasie mężczyzna i kobieta powinni dostawać te same pieniądze. Ale pytanie właśnie. Co do tego my w miarę się dogadamy? Tylko. Za ten sam efekt. Chodzi o to, jest ten sam efekt, jest dokładnie ta sama płaca. Natomiast sytuacje na przykład właśnie, powiedzmy, pornografii, prostytucji i tak dalej, są już sytuacjami znacznie bardziej newralgicznymi, bardziej aksjologicznie angażującymi. Ale w sumie, skoro tutaj była mowa o tym, że w patriarchalizmie mężczyźni biorą odpowiedzialność za kobiety, za ich bezpieczeństwo, to może na przykład zaczęli walczyć o prawa. Nie, ale poczekaj, a może w drugą stronę? Dobra, ale czekaj, może w drugą stronę, bo ja to tak trochę moralizatorsko pojechałem. Prawda jest taka, że jakby zbywalił na przykład zarobki, i to mówię, bo to kiedyś sprawdzałem z ciekawości, jakby zbywalił zarobki na przykład aktorek porno i aktorów porno, to jest w ogóle totalnie bez porównania. To znaczy mężczyźni tam dostają groszowe pieniądze, oczywiście to jest związane z pewną specyfiką branży, za dyskryminację. Tam jest ewidentna dyskryminacja, bo jakby przepaść ta finansowa, to jest po prostu olbrzymia, tak? Jest po prostu olbrzymia. I to są naprawdę duże liczby. I teraz oczywiście to jest żart trochę, co tak, mówi, ale, nie? Ale moglibyśmy za chwilę domagać się, że w pewnych branżach mężczyźni są totalnie dyskryminowani, bo zarabiają beznadziejne pieniądze i teraz niech feministki w takim razie na przykład staną po stronie mężczyzn i powiedzą, no tak, rzeczywiście tu jest zgoda, w takim razie podwyższmy mężczyznom albo dajmy im jakieś parytety na przykład. Nie, to nie jest żart, tylko to prawda jest. Co? Logicznie to tak wynikało.
No, logicznie. Dlatego, że ty sam o tym wspomniałeś, są pewne sfery, które są ewidentnie przez kobiety, powiedzmy, zdominowane. Z jakiego powodu? To jest oczywiście na dłuższą dyskusję, nie? Ale są. I co więcej? Ja się nie zgodzę do końca z tym, co Sebastian powiedział, że kobiety się tam, powiedzmy, nie pchają. Bo można zadać pytanie, dlaczego? Znowu, dlaczego one się nie pchają? Czy to jest rzeczywiście dlatego, że one mówią, no nie, bo to jest jednak sfera mężczyzn? Czy też niekoniecznie, czy też są jakby inne... No inne, bo mogą się na przykład bardziej bać, albo mogą być mądrzejsze, że się nie wpadają. Nie wchodzą w ryzykowne zawody, nie? No, nie wiadomo, dużo różnych może być możliwości. Chodzi mi o to, że właśnie nie wiemy wielu rzeczy i upraszczanie jest tutaj trochę słabe. No ryzykowne jest po prostu. To jest bardziej... Tam jeszcze chyba ktoś, tak? Tak, ale skończyliście. Tak. Ja chciałem zapytać, jaka jest Pana definicja wolności? Bo bardzo dużo Pan o tym mówił, że jest wolność kobiet. Chciałem dowiedzieć się dokładnie, jaka jest definicja wolności ogólno pojętej. No tak, Roku, wydaje mi się, że też z definicjami to jest tak, że ja generalnie, tak, ja nie wychodzę na przykład z takiej perspektywy patrzenia na język i słowa w kontekście definicji, czy takiej słownikowej. Bliżej mi do Wittgensteina na zasadzie funkcjonalnej, czyli zobaczmy, jak działa słowo wolność, jak go używamy, to dowiemy się, co to jest wolność. Dużo osób bardzo abstrakcyjnie traktuje pojęcie wolności i wydaje mi się, że to bywa zgubne, bo rozumiem wolność, czyli mogę robić to, co chcę, to, co sobie wymyślę. Ale taka wolność nie istnieje, bo jesteśmy uwarunkowani chociażby biologicznie. Musimy jeść. Nie ma tak, że mogę nie jeść, mogę wybrać, że nie będę jadł. Oczywiście mogę, ale konsekwencją tego jest, że umrę z głodu i się będę zwijał. Więc mamy dużo uwarunkowań, więc wolność ja bym widział, najlepiej na przykładach bym pokazał. No kwestia to jest na pewno samostanowienie o sobie w ramach określonych możliwości przy respektowaniu właśnie praw, czy braniu odpowiedzialność też za to, co robię względem innych. Więc to jest, wydaje mi się, że jedno z takich, no tak samo jak pojęcie dobra, piękna i tak dalej, no to są takie, nazwijmy, jedne z tych pojęć pierwszych. Ale no i mamy też wolność na przykład do czegoś. No, czym innym jest wolność na przykład od, powiedzmy, od jakiegoś ucisku, prawda? Czy wolność od opresji, o wolność od, nie wiem, no kogo, od jakiejś niewoli, czegoś, co ktoś mi każe robić. A czymś innym jest na przykład wolność do, prawda? Na przykład wolność do założenia rodziny. No i teraz z wolnością wiążą się ograniczenia, to jest taki paradoks. Dlatego, że jeżeli z tą wolnością do, żebym miał wolność do małżeństwa, no to muszę ograniczyć sobie ilość kobiet, z którym będę sypiał, do jednej. Znaczy, oczywiście mogę tego nie robić, ale wtedy stracę szybko tą wolność do posiadania żony i dzieci. Nie chodzi mi o, z czym mogę połączyć wolność, tylko co znaczy według Pana samo słowo wolność? No to tak jak powiem, no, możliwość samostanowienia, czyli wybierania, podejmowania decyzji i... Chciałem powiedzieć, jak wolność może zaistnieć w przypadku, kiedy określa ją, w cudzysłowie, ktoś inny. Ale jest... to zawsze tylko tak wolność działa. Właśnie o to mi chodzi, że nie lubię abstrakcyjnych definicji, bo nie istnieje w użyciu naszym wolność, która nie jest określona i ograniczona. Nie istnieje taka. Niech mi ktoś da przykład człowieka, który jest wolny tak, że no, jestem absolutnie ograniczony swoim ciałem chociażby. Prawda? Tym, że takiego mnie mama urodziła. To mnie ograniczyło. Tym, że w ogóle się urodziłeś, bo nie miałeś na to wpływu. No właśnie, jestem ograniczony już nawet tym, że nie wybrałem sobie czasu, w jakim będę żył, miejsca, w jakim się urodzę, języka, jakim będę mówił. Jestem ograniczony przez bardzo wiele rzeczy. Wolność w rozumieniu, że mogę robić, co mi się podoba i wybierać wszystko. Coś takiego, jeżeli ktoś o takiej wolności mówi, do takiej dąży, to po prostu... No, ale to jest koledze chodziło w ramach swoich ograniczonych możliwości. No to tak, to w ramach możliwości, ale co do możliwości innych, czy co do jak ma się do tego wolność inny? O to chodzi, że nawet muszę, czy moja wolność jest uwarunkowana nie tylko przez te czynniki, jest uwarunkowana też przez innych ludzi, bo też to nie jest tak, że ja sobie teraz mogę robić, no mam jakieś uwarunkowania, no powiedzmy te, na które nie mam wpływu, no ale na przykład mam możliwość taką, fizyczną, żeby teraz zejść i dać tam zęby na przykład takiemu Dawidowi. Tylko chodzi o to, że no zaraz byłbym tutaj poskromiony pewnie przez jego kolegów, to żeby sobie, Adam, co ty wyczyniasz? I moja wolność jest ograniczona. To znaczy już na starcie, ja mam powiedziane, nie wolno ci tego robić, ale
Dlaczego to mi właśnie daje wolność, te ograniczenia? Dlatego, że dzięki temu na przykład taki Damian też musi respektować moją wolność od tego, że nie będę narażony tutaj na jakieś pobicie. No nie? Trzeba zawsze to patrzeć z dwóch stron. No a tak ciągnąc to dalej, wydaje mi się, że wtedy się też zaczyna pojawiać wolność do zrozumienia drugiego człowieka, nie? Znaczy, jak tak, przestaniesz myśleć do swojej, wtedy zaczynasz się otwierać na kogoś. Bo jak tylko myślisz o swojej wolności, w sensie o tym właśnie, co by tu zrobić ktoś tam, a na pewno jest zamknięty język poniekąd na wolność drugiego człowieka. Jakby według tego, co fajnie mówią, wychodzimy z założenia, że mamy dwie wolności. Jest wolność facetów, którą sami sobie określają, jest wolność kobiet, która jest określana im. To czyli... nie. Ja bym powiedział, że... Znaczy, zgodziłbym się, ale nie rozgraniczając, że... Tak naprawdę przez nie winny jest to Momencie. Bo wydaje mi się, że to jest słuszna uwaga, że ta wolność posiada pewne różnice kobiet i mężczyzn. Bo mężczyźni są w pewnej sferze bardziej wolni, na przykład przez tą siłę fizyczną, przez to, że są więksi w ogólności, no i są w stanie zadziałać agresją i przemocą. Ale ta ich wolność w tej kwestii no też podlega pewnym ograniczeniom właśnie ze strony kobiet w tym względzie, ale... że mężczyźni nie mają wolności na przykład do rodzenia. Że jeżeli ma przetrwać jakieś rodzina, ma przetrwać, nie wiem, plemię, społeczeństwo i tak dalej, to nie można nadużywać tej wolności do używania tej agresji, przemocy, no bo wtedy no, bo trzeba umożliwić też kobietom no, rodzenie dzieci, wychowywanie w jakimś normalnym środowisku, żeby wszystko nie zginęło. Nie, żeby nie zginęło. Jest pozycja ofiary, która generalnie no nie ofiary. Jest tak bardzo opresjonowana, no, że nie wiadomo jak istnieje. Ale zaraz, jakie ofiary? Jest decydującą w przypadku no, tego, co dajemy innym. Ale właśnie, no tu jest problem też do końca w tym, bo no, z jednej strony mężczyźni tak mówię, mogą użyć przemocy, ale chodzi o to, że jakby no, kobieta ma w rękach przyszłe pokolenia. No, nie w rękach, tylko w swoim łonie. Ale w rękach kobiety, to chyba nie... Kończymy, że i tak, no jeszcze zależy wszystko. No ostatecznie tak mówię, no tu się zgodziliśmy, że no, generalnie jeżeli pominiemy wszystkie inne sposoby negocjacji, komunikacji i dochodzi do przemocy, no to mężczyźni mają przewagę. No to jest fakt. Tylko jeżeli zaczną jej nadużywać, no to nie ma kolejnych mężczyzn, no bo muszą się robić, prawda? Ale to, gdzie istnieje ten organ ograniczania mężczyzn? Bo ja nie wierzę, że to jest ograniczenie moralne, z powodu, że moralność jest tak plastyczna, a, no właśnie. Co chcemy. Okej, ja bym się trochę zgodził i nie zgodził. Znaczy zgodzę się z tym, że trzeba pokazać kryterium jakieś, to znaczy, że skąd znamy granice. I nasza cywilizacja, ja tu starałem się też trochę wskazać na to, ma konkretne źródła, a mianowicie chrześcijaństwo. I to są wyznaczone granice. Ewangelia wyznacza granice mężczyznom i kobietom. Pokazuje równą godność. Ale no. Wyznacznikiem jest jeden podmiot. Nie. Ale są to mężczyźni, kobiety nie mają nic do gadania. Ale jak to? Ale przecież on sam pan potwierdził, że chrześcijaństwo, czyli zdecydowanie patriarchalna religia, wyznacza... Nie, powiem tak, że z natury, tak jak mówiliśmy, mężczyźni są fizycznie silniejsi, więc ostatecznie sprowadza się to do tego, że mamy wybór pomiędzy różnego rodzaju patriarchalizmami. Ale w perspektywie chrześcijaństwa przekonanie jest takie, że te predyspozycje, które człowiek otrzymał, czy to kobieta i mężczyzna, prawda, one nie są jakby do tego, że on sobie może je właśnie dowolnie z nich korzystać, tylko mają jakiś cel, one mają czemuś służyć. I dlatego tu jest pewne kryterium, które bierze się z określonej metafizyki, tego jak jest postrzegane. I teraz osoby, które w to wierzą, które wychodzą z tej perspektywy, które ją przyjmują, no to nie wychodzą z założenia na zasadzie ja mam siłę, więc mam prawo robić z kobietą, co mi się podoba. Wręcz przeciwnie, że ja, skoro jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga z perspektywy wiary, kobieta jest równa co do godności. I jak jest pokazany układ, ja dużo o tym nie mówiłem, bo to jest tam szerszy temat, ale na przykład odbiciem w małżeństwie, odbiciem jakby tej komunii małżonków jest relacja Chrystusa do Kościoła, prawda? I się mówi, że mężczyzna jest głową Chrystusa, a kobieta ciałem tego ciała. I kobiety tu często zaraz, o jak to głową, przecież to tam bla bla bla. Ale spójrzmy dalej, co to znaczy? No sama głowa, która sobie tak leży, to do niczego się nie nadaje, no jest jakieś ciało, które nosi, które jest tak samo ważne. A też kwestia tej dominacji czy władzy, bycia tą głową, ma bardzo jasny znak przecież w Ewangelii, który polega na tym,
że Chrystus, który jest tutaj fundamentem, on jest wzorcem dla mężczyzny. Czyli po pierwsze, bierze na siebie wszelkie winy, czyli czy zdrada, czy nie zdrada, bierze to na siebie z tej drugiej strony. Oddaje swoje życie za drugą osobę, a jego władza realizuje się przez służbę w tym symbolu obmycia nóg apostołów. Więc to ustawia w pewien sposób właśnie pewne role w myśleniu o świecie, ale to nie jest kwestia właśnie, że kobieta nie ma nic do gadania, tylko to jest kwestia, że prowadzę kogoś ku dobru, a tu chodzi, że obydwoje ludzi prowadzi siebie ku dobru, ale zgodnie ze swoimi predyspozycjami, jakie otrzymałem z góry, które nie są moją własnością, to jest łaska, którą otrzymałem. To, że jestem duży, silny i mogę komuś dać w nos, to nie jest moją zasługą. Taki się urodziłem i muszę zachować pokorę i to szanować i wykorzystać to zgodnie z przeznaczeniem dla jakiegoś dobra. Czyli w kontekście... Bóg mi powie, gdzie jest moja granica zdecydowania nad kobietą. Dokładnie. No. A jeśli Boga nie ma, to... No to, tak jak mówisz, wszystko jest płynne. To wszystko jest płynne. Można je ustalać, jak się chce. Jest plastyczne. Jest plastyczne. Ostatnie pytanie. Dlaczego mówi pan, że kobiety są równe mężczyznom, kiedy równość generalnie znaczy o równych prawach, ale one... Ale widzisz, to... Kobiety nie mają prawa zdanych przez siebie znowu. Nie, nie, nie. Jak nie? Ja ci tam powiedział, że mężczyźni ustalają prawa kobiet. Nie, 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 że on... A dokładnie Bóg ustala mężczyznom, którzy ustalają kobietom, które według danego schematu muszą siedzieć... Jeśli chodzi o zasady życia, one dotyczą wszystkich. Tu nie ma jakby rozdzielenia. W sensie godności każdy jest, tak jak mówię, tak samo... jest równy co do godności, ale kwestia równości to jest właśnie to, co tutaj wspomniałem trochę, jak ją będziemy rozumieć. Czy jako identyczność, czy jako proporcjonalność praw do obowiązków z zachowaniem tych różnic między sobą. Bo, bo z jednej strony można mówić, że mężczyźni są dominujący w kontekście właśnie siły fizycznej, ale tak jak mówię, kobiety są dominujące w kwestii tego, czy rodzina, pokolenie przetrwa. Czy będą następni mężczyźni się rodzić. To jest stwierdzenie nieprawdziwe. Panie, mówicie, że mężczyzna nie urodzi dziecka. Kobieta też nie urodzi dziecka. Bez mężczyzny. Prawda. Chyba, że seks misja. Prawda. Ale chodzi o to, że kobieta je nosi. Nie można podawać takich stwierdzeń, bo one są nieprawdziwe. Zgadzam się z tym, tylko tak jak mówię, kobieta to dziecko nosi i mężczyzna go nie nosi. Jest ten podział, który jest z natury, pozostaje go przyjąć. No, czyli fizjologia biologia. Dokładnie, więc musimy przyjąć już u podstaw z samej natury, że równość w rozumieniu identyczności między kobietami a mężczyznami jest fikcją. W sensie nie istnieje. I dopiero potem możemy myśleć, okej, mężczyźni dominują w takiej sferze, ale czy oby na pewno tak jest, że kobiety w żadnej innej sferze nie dominują, a mianowicie w takiej, w której zależałoby mężczyznom też, nawet jeżeli by nie trzymali się ściśle, powiedzmy, przykazań Bożych, ale samej natury i zużywania rozumu, żeby jednak nie nadużywać swojej dominacji w pewnych sferach i dać kobietom dostęp do dominacji w innych sferach, gdzie posiadają inne kompetencje, właśnie po to, żeby razem... Ale mężczyźni pozwalają się rozmawiać. To, co zostało jest naturalne, jak się jeszcze... pytanie było... Chciałabym zapytać, to jest pytanie też do pana, który się pisze, no nie wiem jak on ma na pan, tak, tak, pan Kratkę, tak. To no, nie chce się pisać. Chodzi mi o to, bo jeżeli patriarcha utożsamiamy z dominacją mężczyzn, patriarchat czy patriarchalizm, bo to tak się patriarchalizm, tak? Ja bym nie powiedział z dominacją, bo to jest słowo, które ustawia w pozycji władzy, bym powiedział z odpowiedzialnością. Ja bym użył słowa bardziej od patriarchalizm, jako wzięcie odpowiedzialności, jak się ją realizuje, to już zależy. Ale tak. Wiem, tak, tylko, ale bo tak jak ten mówił pan doktor Gałęcki, tak? No bo jak my to pojęcie jako tak znamy. Znaczy jest ono związane z dominacją męską, tak? Że mężczyzna dominuje, mężczyzna jest jako władca, tak? Który rządzi wszystkim i tak dalej. Ja bym się tutaj, albo pan powiedział coś, jak ja nie do końca zrozumiałam pana wypowiedź, ale powiedział pan, że ma pan synów, tak? Że pan ich nauczył, znaczy nie, jak pan to określił, że pan się nad nimi nie rozczula, tak? Nie mogę mi dać dużo czułości, tak? Bo chcę, żeby byli mężczyznami, żeby no właśnie, się nie potrzeba. No właśnie, dlatego ja się chciałam trochę do tego doczepić, bo to znaczy co?
jeżeli na przykład, ja generalnie uważam, że tak samo jak i kobieta, tak samo jak i mężczyzna, no, zarówno i mężczyzna, i kobieta powinni, to ja mówię w kontekście odniesieniu do dzieci, dawać im czułość. To nie tak, że nie wiem, mój mąż będzie mówił moim dzieciom, bardzo się, że nie masz się tutaj, nie płacz i tak dalej. Tak, tylko jest inny rodzaj po prostu czułości męskiej, a matkującej. No chociażby taki, okej. Okay. Czy na przykład, dostajesz pytanie konkretnie do pana, czy jeżeli na przykład pana syn, nie wiem, się przewróci i pan powie, że nie daj Boże, się pan rozpłacze, tak, z jakiegoś tam powodu, czy to jest coś złego? Znaczy ja powiem, tak, jak na przykład powiedzmy, dziecko ma 3 lata, a ja wiadomo, to jest małe dziecko, tak? Mm-hmm. Ale jak na przykład chłopak zaczyna mieć, no powiedzmy 5 lat, 6 lat. Mm-hmm. No i teraz moim zdaniem naturalną sytuacją jest taka, że jest przy nim mama, mm-hmm. która go przytula i w ogóle nie osądza go. Czy ty powinieneś płakać, tak, czy nie? Ja po prostu a przytula nie jest łatwe, ja tak rozumiem. Znaczy, nie aż tak bym przeszedł. No. Natomiast i akceptuje ten fakt i go przytula, tak? I nie mówi, że on coś tam powinien. Natomiast wydaje się, że oprócz tej czułości w życiu, jeszcze wystawia wymagania. I moim zdaniem odstawienia jakichś wymagań, na przykład, bo żeby się potem opiekować żoną, opiekować się w jakichś ekstremalnych sytuacjach, musisz zapomnieć o swoich rzeczach. Musisz zapomnieć o czułości, które to są. Teraz zdaje się, że jeżeli chłopcy dostaje od mamy czułość, nie ma żadnej formy presji, że już powinieneś przestać płakać. Mamy mężczyznę. Czułość po prostu. Czułość, a jednocześnie od mężczyzny dostaje sygnał, że tak naprawdę jest możliwe przekroczenie tego bólu, który masz w sobie, dla dobra innych, nawet tej matki, żeby jej nie przejmować. Tak, żeby się nie przejmowała ten bardzo. No w końcu potem z biegiem życia, kiedy na przykład sytuacja, nie wiem, geopolityczna jest bardzo fajna, na przykład pojawia się wojna, albo nawet w pracy są ciężkie warunki pracy, ale trzeba zarobić jakoś na chleb, to ten mężczyzna, który poniekąd zrezygnował z czułości względem samego siebie, jest w stanie to podjąć. Rozumiem, że pan to utożsamia tak jakby z wolą płciową, bo generalnie nie pamiętam autorki tej książki, druga płeć. Ona mówi, że kobietą się nie rodzi, kobietą się staje. W takim sensie. Ale w sensie, że Maryja to jest mężczyzną. Ma moment, jak kobiety rodzą piersi. Nie, ja nie mówię o wyglądzie, ja mówię o wyglądzie zewnętrznym. Nie mówię o tym. Ja nie mówię, że widać, że ja jestem kobietą, a to jest mężczyzna. To nie o to chodzi. Ja mówię o tym, że w rodzinie my jesteśmy wychowywani, my jesteśmy socjalizowani do pewnych ról, tak? Że na przykład dziewczynkom się mówi, ty teraz będziesz ubierała sukienki, ty będziesz się teraz bawiła lalką, będziesz jeździła wózkiem i tak dalej. Mężczyźnie, chłopakowi mówi się, ty się będziesz bawił autkami, ty będziesz lubił w spodniach, nie wiem, ty będziesz się opiekował młodszą siostrą. Tak, czy na pewno się to mówi? Czy czasem te dzieci same tego nie wybierają? Ja wtedy nawet miałem rozmowę z koleżanką mojej żony, która właśnie mówiła, że do tej pory miała chłopczyka i po prostu musiała wyrzucić wszystkie samochody, bo niestety dziewczynka go na tym polarki nic nie narzucała. Przed chwilą stwierdziłeś, że dzieci do 3 lat są niepełnosprawne i to rodzice o nich decydują. Do niepełnosprawne... Czym się bawią, co się ubierają. No, ale ja właśnie miałem pytanie, czy same odrzucały te samochody po tych chłopakach. Ale to jak przez inną sytuację? Bo one nie chciały się tym bawić, bo one chciały jakieś relacje. Czy to z lampą, czy udawały matka dziecko? Ale to jest kwestia tego, czy, no bo to jest tak, że nie wiem, mamy dziewczynkę i pokazujemy jej autko i już wózek, który już lalka, czy tam jakiś misior, że nie wiem, z niej. My nie dajemy, tak jakby, ja nie mówię, że mamy jej tak, tylko słuchaj, masz tu autko, masz lalkę, wybierz sobie co chcesz, tak? Generalnie, no ale ja. Dziecko, owszem, tak, widzi jak się matka zachowuje, widzi co matka robi w domu i tak dalej, tak? Chłopiec jest bardziej, ja tak się przynajmniej spotkałam, z czymś takim, że na przykład jak matka robi coś w kuchni i przychodzi do niej syn i mówi, mamusiu, ja ci może pomogę, tak? Nie, ty idź do taty, tatuś jest w garażu, tam naprawia auto, tak? Na przykład.
No, różne są sytuacje, jak na przykład... Ale ja mi się wydaje, że gdybyś na przykład chłopca obierała w sukienkę, traktowała go jako dziewczynkę, to w pewnym momencie testosteron się nie odezwie i wyjdzie z niego agresji. Mi się sukienka mówiłeś. Dobra, ale zresztą się było z kolei takie sytuacje, że kobieta na przykład zaczyna się interesować niby kulturowo męskim sportem, czyli gra na przykład w piłkę nożną. No, każdy z nas. Ale oczywiście, dlaczego na przykład, bo ja z kolei znam takie sytuacje i to pamiętam jak mój bratanek mając nie wiem, tam miał 3 latka, poszedł do swojej koleżanki i zabrał jej kukuzek, który była lalką, to zaczął tą kukę mieć w ogóle. I wtedy, ale nie wiem, czy to jest, z czym to jest związane, czy to jest związane z zainteresowaniem, nie ma nic złego. Mogę się odnieść jeszcze tylko do tego, bo mnie się wydaje, że znaczy częściowo się z Damianem zgodzę, ale częściowo nie, bo wydaje mi się, że w kontekście właśnie czułości dzieci też potrzebują czułości ze strony ojca. Tylko to jest inny rodzaj. Ale oczywiście ma różną czułość matki, matki od ojca. Właśnie tym, że ojciec jest ojcem, a matka matką. Nie chodzi o to, że zewnętrznie się ma różnić, że ma nie przytulać dziecka, że nie wiem, nie ma innych rzeczy. Tylko kwestia jest taka, że jakby no, czułość jedna rzecz, tu bym nie widział jakichś różnic, nie wiem, w kwestii jakichś, nie wiem, kompetencji, że właśnie ojciec ma być dla niego tylko jakiś twardy i w ogóle, wiesz, co chce się przytulać, idź do mamy, bo to byłoby bez sensu. Bardziej mi chodzi o to, że ja bym widział w czymś innym tutaj różnicę, że w ogólnym rozrachunku częściej jest raczej, co można na takich przykładach, które chyba każdy z doświadczenia gdzieś tam też się spotkał, że no coś tam robi, przypuśćmy, synek, a mama mówi, uważaj, bo sobie kolano zbijesz, uważaj, bo coś tam, że jest jednak ze strony mamy większa troska o to, żeby były dzieci najedzone, żeby nic im się nie stało, ale... Okej, ja generalizuję, ale są oczywiście, może być to inaczej wyglądać, ale w sensie ogólnym wydaje mi się, że to się trochę sprawdza i też w przypadku z kolei no, mężczyzny jest też, jeżeli wychodzimy właśnie z takiego paradygmatu, że mam wziąć, że tato bierze odpowiedzialność za mamę i syn ma wziąć kiedyś odpowiedzialność za swoją żonę, powiedzmy, no to też musi się właśnie nauczyć w jakiś sposób no przekraczać, podejmować to większe ryzyko. No i być może stąd też to wynika, nie wiem, czy to z natury wynika, czy z socjalizacji, ale jeśli chodzi o socjalizację, no to może to być... Tak, tylko już kończę. Chodzi o to, że to się kształtowało w czasie. I może to jest kompatybilne po prostu z rzeczywistością, z naturą kobiet i mężczyzn, mimo że są te różnice, ten powiedzmy, te wyjątki i fajnie, że są. Nie chodzi o to, żeby teraz zmuszać na przykład wszystkie mamy do tego, że ona nie ma grać w nogę z synkiem, bo może akurat gra w nogę. Znam dziewczyny, które grają w nogę i nie jednego tam chłopaka było grały. A ojciec, że no właśnie, że... Ale to jest ciekawe.